Nazywam się Krystyna Wychman, jestem prezesem Federacji Stowarzyszeń Amazonki oraz Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych. A witam dziś wszystkich serdecznie w tym szczególnie kobiecym dniu, chociaż online, a niestety jeszcze, ale wszyscy przyzwyczailiśmy się już do tej formy spotkań, więc myślę, że zapraszając dziś Was na to spotkanie spędzimy parę miłych chwil. W imieniu Organizacji Chorych na Nowotwory i ekspertów i sponsorów zapraszam na warsztaty wirtualnie do Strefy Zdrowia i Piękna Kobiet. Tam, gdzie będziemy mieli sposobność bycia razem. Jeśli chcecie się dowiedzieć, jak dbać o skórę w trakcie leczenia, po leczeniu, co oferują onkolodzy, psycholog, jak samodzielnie zrobić makijaż, jak dobrać perukę czy specjalną bieliznę dla kobiet po chirurgicznym leczeniu, po prostu zostańcie z nami. Zapraszamy też do konkursu na samodzielne wykonanie stylizacji. Spośród osób, które prześlą swoje fotografie przed i po wykonaniu makijażu czy stylizacji, nagrodzimy 15 pań kuferkami pełnymi kosmetyków najlepszych polskich i zagranicznych marek, które przygotowała Fundacja Piękniejsze Życie. Konkurs będzie trwał 2 tygodnie do 22 marca. Zdjęcia prosimy przesyłać na adres Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych na maila rzecznik@pko.pl. A w temacie maila proszę wpisać konkurs 8 marca. Wprowadzenie do naszych warsztatów zapraszam panią psycholog, psychoonkolog dr Katarzynę Cieślak. Zaczynając to nasze spotkanie i zapraszając dr Katarzynę Cieślak, pragnę przybliżyć jej sylwetkę. Kasia jest z nami od wielu, wielu lat. Wiele z Was miało okazję poznać ją w trakcie warsztatów dla liderek czy dla ochotniczek, które to warsztaty od lat prowadzi. Katarzyna nie tylko spotyka się z Amazonkami, ale ma bardzo często kontakt z innymi kobietami, a które mają trochę inne problemy, niezwiązane z rakiem piersi, a problemy onkologiczne. Zapraszam Katarzynę. Dzień dobry, z okazji Dnia Kobiet przyjmować będziecie, drogie Panie, najserdeczniejsze życzenia, przede wszystkim zdrowia, ale również i szczęścia. I o tyle, o ile na temat pragnienia zdrowia nikt nie wie więcej niż Wy, o tyle warto zadać sobie pytanie, co niosą w sobie życzenia szczęścia. Amerykański pisarz, laureat Nagrody Nobla Ernest Hemingway zwykł mawiać, że szczęście to po prostu dobre zdrowie i zła pamięć. Czy więc ci, którzy równocześnie życzą nam i zdrowia, i szczęścia, się powtarzają? W pewnym sensie można się z tym zgodzić, bo dla wielu ludzi doświadczonych lub doświadczających utraty zdrowia jest ono niewątpliwie szczęściem. Jednak można też powiedzieć, że szczęście jest pojęciem szerszym, które zawiera w sobie różne smaki, barwy i zapachy życia. Jest trudne w zdefiniowaniu przede wszystkim ze względu na swoją złożoność, ze względu na swoją indywidualność. Najczęściej mówi się o dwóch perspektywach: hedonistycznej i eudaimonistycznej. Pierwsza nastawiona jest na relatywnie przyjemne życie,
tutaj i teraz, bez cienia cierpienia i większego wysiłku. Druga, nadążenie do subiektywnej doskonałości, która ma być osiągnięta dopiero w przyszłości. Przyjemność nie jest celem samym w sobie, jest jedynie skutkiem ubocznym tego dążenia. Właśnie o te dwie wizje lub ich kontaminacje oparte są psychologiczne definicje szczęścia. Najbliższa memu sercu tak naprawdę jest psychologia pozytywna, która ujmuje szczęście mające początek w emocjach o zabarwieniu przyjemności, zaangażowaniu, relacjach społecznych, sensie, osiągnięciach, jako dążenie do doskonałości życia, ale po ludzku. Czym są przed chwilą wymienione składowe, z których może powstać budowla zwana dobrostanem? Emocje takie jak radość, zachwyt, zadowolenie, wdzięczność nie tylko wprawiają nas w dobre samopoczucie, ale również mają wpływ na lepsze nasze funkcjonowanie, i to fizyczne, i intelektualne, i społeczne. Co znaczy, że osoby ich doświadczające mogą mieć subiektywne odczucie bycia zdrowszymi, sprawniejszymi, mogą oceniać swoją pamięć jako lepszą, swój nastrój jako lepszy i mogą oceniać swoje kontakty z ludźmi jako bardziej satysfakcjonujące. Kiedy natomiast wyznaczamy kierunek marzeń, dążeń i działań, który realizować zamierzamy dzięki naszym i zdolnościom, i umiejętnościom, i wiedzy, i staraniom, mówimy o zaangażowaniu, kolejnej części składowej szczęścia. To ono, mimo wyjścia ze strefy komfortu, dodaje skrzydeł naszemu ziemskiemu bytowaniu i sprawia, że potrafimy dać się uwieść idei czy wciągnąć pasji, nie zatracając siebie. I mówię tu i nie mówię tutaj o robieniu zakupów przez internet, bo to jedynie angażuje, czy w znacznej mierze angażuje nasz portfel, a nie nas samych, no chyba, że chcemy zostać stylistą, uwieść ukochanego mężczyznę, wówczas tak. Widzimy więc, że w życiu szczęśliwym kluczowe jest zaangażowanie w swoje własne życie i staranie o to, żeby prowadzić je po prostu jak najlepiej. Trzecim z kolei elementem podającym nam niejako szczęście na tacy są relacje z ludźmi. Nie trzeba się otaczać wianuszkiem przyjaciół. Wystarczy mieć świadomość i pewność, że można liczyć na ich wsparcie. Móc się dzielić z nimi tym, co dobre w naszym życiu. Warto teraz, jak tutaj panie siedzicie, pomyśleć o kilku osobach, które spełniają te warunki. O kilku osobach, które mogą przyjść z pomocą, ale i spędzą z nami fascynujący wieczór przy opowieściach o wakacjach, dobrym jedzeniu i lampce wina. Te kilka osób to jest sieć wsparcia, niezbędna, gdy zdarzają się gorsze chwile, ale też gdy zdarzają się uniesienia, którymi potrzebujemy się z kimś podzielić. Nie chcę przez to powiedzieć, że wyłącznie bliskość z innymi daje szczęście. Wielokrotnie doświadczamy, że bycie samemu ze sobą również wprowadzać może naszą egzystencję w poczucie dobrostanu. Niech to nie będzie jednak nieustanne poczucie osamotnienia czy wyobcowania, bo one nie tylko dają nam poczucie szczęścia, ale jak też mówią naukowcy, osłabiają odporność, wpędzają w zły nastrój i odbierają motywację do pokonywania przeszkód. Następnym warunkiem niezbędnym do prowadzenia szczęśliwego żywota jest wypełnienie go sensem. Spełnienie odczuwamy, kiedy odkrywamy sens życia, kiedy kierujemy się swoimi wartościami, nie krzywdząc innych. Niejednokrotnie można przeczytać, że szczęśliwe życie jest synonimiczne wobec życia wypełnionego sensem. Dzięki niemu mamy poczucie przynależności do czegoś większego niż nasz indywidualny plan, dzięki czemu zyskujemy wzmocnienie poczucia siły, zwłaszcza podczas mierzenia się ze słabościami czy pokonywania trudności, nawet tych codziennych. Dzieje się tak dzięki byciu wiernym, reprezentowanym wartościom, dzięki wierności sobie. Chodzi więc zatem o brak rozdźwięku. Tak naprawdę pomiędzy tym, co robimy, co myślimy, co czujemy, w co wierzymy. Warto podkreślić, że sens nacechowany jest relatywizmem. Dla każdego z nas życie wypełnione sensem ma inne znamiona. Dla jednych to wychowywanie dzieci, dla innych to praca, również ta społeczna czy wolontaryjna, a jeszcze dla innych idee rewolucjonistyczne. Można powiedzieć za Wiktorem Franklem, że nie chodzi w życiu o wygodę, a o satysfakcję.
Nie wiem, czy się Państwo ze mną zgodzicie. Natomiast, żeby to sprawdzić, możecie Państwo wykonać małe ćwiczenie. Proszę ocenić na skali od 1 do 10, gdy 10 to jest bardzo dużo, a 1 to niewiele. Ile przyjemności mogą sprawiać Państwu następujące działania? Jedzenie ulubionej czekolady, pomoc człowiekowi w potrzebie, oglądanie czegoś interesującego w telewizji, szarlotka z lodami w deszczowy dzień, wychowywanie własnych dzieci, urlop w ciepłych krajach czy wspieranie osoby chorej. Każdy z Państwa oczywiście oceni inaczej każdy z tych działań. Najwięcej osób jednak oceniło jako przynoszące najwięcej przyjemności jedzenie słodyczy, picie ulubionego napoju, czy też oddawanie się odpoczynkowi na wakacjach czy innym rozrywkom. Jedzenie ulubionej czekolady, pomoc człowiekowi w potrzebie, oglądanie czegoś interesującego w telewizji, szarlotka z lodami w deszczowy dzień, wychowywanie własnych dzieci, urlop w ciepłych krajach, wspieranie osoby chorej. Każdy z Państwa oczywiście oceni inaczej każde z tych działań. Najwięcej osób jednak oceniło jako przynoszące najwięcej przyjemności jedzenie słodyczy, picie ulubionych napojów czy oddawanie się odpoczynkowi na wakacjach czy innym rozrywkom. Jak nie trudno się domyślić, pozostałe czynności, takie jak wychowanie dzieci czy pomoc innym, oceniane są znacznie niżej. A teraz, jeżeli mogę prosić, proszę ocenić na skali od 1 do 10, podobnej jak poprzednio, sensowność wyżej wymienionych aktywności. Prawdopodobnie większość z nas oceni wychowywanie dzieci jako bardziej sensowne niż opychanie się czekoladą. Z innymi rzeczami będzie podobnie, a więc powstaje pytanie, jeśli chcemy być szczęśliwi, co mamy wybierać? Rzeczy sensowne czy rzeczy przyjemne? Pamiętacie Państwo wcześniej wspomniany hedonizm czy eudaimonię? Nie powiem nic nowego. Istotą jest zachowanie równowagi pomiędzy zbawianiem świata a korzystaniem z przyjemności. Kiedy się porozmawia z przyjaciółką o jej kłopotach, to potem warto jest tak naprawdę zjeść kawałek szarlotki z lodami. Możemy powiedzieć, nieistotny jest cel, a dążenie do niego. Jednak rzadziej czy częściej w jakimś stopniu każdy człowiek potrzebuje poczuć satysfakcję wynikającą z realizacji celów. Przy wypracowaniu własnego szczęścia pomaga spojrzenie wstecz i dostrzeżenie z zadowoleniem, ile różnych życiowych celów zrealizowaliśmy, w jak doskonały sposób. Zwiększa to nasze poczucie sprawstwa, które z kolei pomaga nam w radzeniu sobie w różnych sytuacjach. Z kolei wyznaczanie celów wpływa na motywację i ułatwia nam podejmowanie kolejnych i kolejnych działań. Ważne jest, by wyznaczone cele były jasne, atrakcyjne, realne, możliwe do zmierzenia i co ważne, żeby były określone w czasie. A teraz jeszcze jedno zadanie. Proszę też na skali od 1 do 10, jak poprzednio, ocenić, ile szczęścia daje, tutaj szczególnie może kobiety zwrócą na to uwagę, posiadanie markowych, luksusowych butów. Z pewnością im wyższa cena, lepsza marka, tym więcej satysfakcji, tym więcej szczęścia. Czyli jest powiązanie pomiędzy wartością butów a poczuciem szczęścia. A teraz proszę ocenić na tej samej skali, ile przyjemności sprawia spacerowanie czy chodzenie do pracy w tych butach. Ale proszę spojrzeć realnie. Nie mówię o tym odczuciu, kiedy koleżanki z zazdrością patrzą na Twoje stopy w nieobute, czy nie mówię o spacerze do auta stojącego w ogrodzie, a o spacerze z psem albo o spacerze przez stare miasto po kocich łbach. Zapewne luksusowe buty nie sprawiają, że spacer do pracy jest wygodniejszym, bardziej pożądanym niż zazwyczaj i że bardziej Cię uszczęśliwia. Teraz brak już powiązania pomiędzy wartością butów a poczuciem szczęścia. Zatem buty sprawiają przyjemność nie wtedy, kiedy je nosisz, ale wtedy, kiedy o nich myślisz. Prawda jest taka, że myśląc o upragnionym przedmiocie, przeceniamy jego wpływ na nasze życie i na nasze szczęście. A potem w trakcie użytkowania okazuje się, że obcasy są za wysokie, a lewy but nas obciera.
I tak naprawdę jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki poczucie szczęścia znika. Nie dzieje się tak w wypadku dóbr, w które angażujesz się całym sercem i wszystkimi zmysłami. To twoje doznania, twoje przeżycia, które jednak niewiele kosztują. A w obecnych czasach przecież są często określane jako luksus. Przyrządzony wspólnie, bez pośpiechu, z przyjaciółmi obiad, zjedzony w zaciszu twojego domu podczas pogawędki przy pięknie przystrojonym stole. Czego więcej potrzeba? Przeceniamy poczucie szczęścia wynikające z kupowania przedmiotów, które tak naprawdę w codzienności już tak nie cieszą. A nie doceniamy poczucia szczęścia ze zdobywanych doświadczeń czy realizowanych zamierzeń. Od dziś, zatem jeżeli mogę prosić, to inwestujcie Państwo w przeżycia i doznania, a że mówię tutaj w większości do kobiet, nie w kolejne torebki i sukienki. Chociaż jak wiadomo, dobry wygląd w niczym nie przeszkadza. Wszystko to wydaje się dosyć proste. Wystarczy zmieszać 5 składników i szczęście gotowe. Nic bardziej mylnego. Niestety bądź stety około 50% naszego bycia szczęśliwymi jest uwarunkowane genetycznie. Dowiodły tego badania prowadzone przez genetyków behawioralnych na bliźniętach. Wykazali oni, że bez względu na to, czy bliźnięta jednojajowe wychowują się razem czy osobno, ich poziom odczuwanego szczęścia jest podobny, bardzo zbliżony. Natomiast poziom szczęścia bliźniąt dwujajowych, które łączy 50% wspólnego materiału genetycznego, zarówno gdy wychowują się wspólnie, jak i osobno, będzie się znacznie różnił. Okazuje się również, zgodnie z badaniami psychologii pozytywnej, że w 10% poziom naszego szczęścia wynika z okoliczności życiowych. Czyli to, co nam się w życiu przydarza, ma de facto wpływ na nasze poczucie szczęścia tylko w 10%. A co z pozostałymi 40%? Nasze szczęście w 40% właśnie zależy od nas samych. Co to oznacza, że bez względu na zaplecze genowe i okoliczności życiowe, możemy biorąc odpowiedzialność budować swoje szczęście? Badania Reinharda Tausza dowiodły, że jeśli w naszym zwyczajnym czy niezwyczajnym życiu stworzymy sobie 40% zaplecze w postaci rodziny, przyjaciół, bliźnich, jeśli klimat relacji jest dobry, pracy, zawodu, obowiązków, jeśli nie są związane ze stałym stresem, przyrody, zwierząt, sztuki, kultury, jeśli się jest na nie otwartym, wiary religijnej, jeżeli napawa nadzieją, nie trwogą, wspomnień, jeśli można przyglądać się przyszłości z uczuciem pojednania i wdzięczności, to nawet głębokie kryzysy, których będziemy doświadczać, będziemy mogli przetrwać, będziemy mogli wyjść z nich obronną ręką. Czy przyjmujemy to z ulgą, że nasze szczęście zależy od nas, czy nie, warto porzucić determinizm i zamiast podsumowania na pożegnanie z najlepszymi życzeniami przyjąć w prezencie opowieść Antoniego de Mejo, Skarb we własnej kuchni. Jest to opowieść hasycka. Pewnej nocy rabinowi Izaakowi powiedziano we śnie, żeby udał się do odległej Pragi i szukał tam ukrytego skarbu, zakopanego pod mostem, który prowadził do pałacu króla. Nie potraktował tego snu poważnie, ale kiedy powtórzył się on 4 czy 5 razy, zdecydował się pojechać na poszukiwanie skarbu. Gdy dotarł do mostu, ku swemu przerażeniu odkrył, że jest on mocno pilnowany w dzień i w nocy przez żołnierzy. Mógł tylko patrzeć na ten most z daleka. Lecz ponieważ chodził tam co rano, dowódca straży podszedł do niego pewnego dnia, żeby dowiedzieć się, dlaczego to robi. Rabin Izaak, chociaż zmieszany, że musi opowiedzieć swój sen komuś innemu, powiedział dowódcy wszystko, gdyż spodobał mu się ten dobrotliwy charakter żołnierza. Dowódca ryknął śmiechem i powiedział: Wielkie nieba, ty, rabin, traktujesz sny tak poważnie? Cóż, gdybym był na tyle głupi, żeby kierować się swymi snami, to bym dzisiaj wędrował po Polsce. Opowiem ci jeden sen, który miałem sam, zeszłej nocy, a który powtarza się często. Jakiś głos mówi mi, żebym pojechał do Krakowa i szukał skarbu zakopanego w kącie kuchni pewnego Izaaka, syna Ezechiela.
Czyż nie byłaby to najgłupsza rzecz pod słońcem, gdybym szukał po Krakowie człowieka zwanego Izaakiem i innego zwanego Ezechielem? Gdy połowa tamtejszej męskiej populacji prawdopodobnie nosi to jedno, a druga połowa to drugie imię. Rabin był oszołomiony. Podziękował dowódcy za jego radę, pospieszył do domu i zaczął kopać w kącie kuchni. Znalazł skarb tak obfity, że zapewnił mu wygodne życie aż do śmierci. Takich skarbów życzę. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Teraz chciałam Was zaprosić na spotkanie z dwoma pięknymi, niezwykle ciepłymi kobietami, dla których rak jest osobistym doświadczeniem. Patrycja Marciniak jest kosmetologiem, prowadzi Instytut Medycyny i Kosmetologii Medica, ma za sobą doświadczenie choroby. Oraz blogierka Ola Wiederek-Barańska jest w trakcie terapii. Panie spotkały się w gabinecie, aby porozmawiać o tym, jak pielęgnować i dbać o skórę w czasie terapii i po leczeniu onkologicznym, jakie stosować kosmetyki, z jakich zabiegów pielęgnacyjnych korzystać. Zapraszam obie panie. Dzień dobry, jesteśmy dzisiaj w Instytucie Kosmetologii u pani Patrycji Marciniak. Ja nazywam się Aleksandra Wiederek-Barańska i jestem pacjentką onkologiczną. Cześć Patrycjo. Cześć. Powiedz mi, skąd pomysł na taki instytut, na takie miejsce? Wiesz co, z racji tego, że jestem kosmetologiem z wykształcenia i jestem też byłą pacjentką onkologiczną, więc to taka trochę moja misja, połączenie tego, co kocham, tej swojej pasji i zawodu, bo rzeczywiście kocham swój zawód, jestem tą szczęściarą, która wykonuje to, co kocha i z przyjemnością przychodzi do pracy, a z drugiej strony jako była pacjentka onkologiczna też wiem, jako kobieta, też wiem, z czym się zmagamy my jako kobiety w trakcie leczenia onkologicznego. Dzisiaj te pacjentki onkologiczne chętnie do nas przychodzą, czy to w trakcie leczenia, czy tuż po leczeniu, mają mnóstwo pytań, mają też dużo próśb o doradztwo takie pielęgnacyjne, także okazało się, że ten mój pomysł się sprawdził. No właśnie, to jest fantastyczne, bo tak naprawdę my jako pacjentki onkologiczne mamy mówione, że tak naprawdę w trakcie leczenia praktycznie niczego nam jest nie wolno. Jesteśmy oddzielone taką grubą kreską od wszystkich innych, a tak naprawdę wiemy, że każdy przypadek jest inny. Myślę, że lekarze tutaj specjalnie tak mówią, żeby w razie czego nie zrobić sobie krzywdy. I my, żeby sobie tej krzywdy faktycznie nie zrobić, unikamy takich miejsc, bądź jeżeli pójdziemy do powiedzmy pierwszego lepszego instytutu czy gabinetu kosmetologii, mówiąc, że jesteśmy pacjentkami onkologicznymi, zawsze słyszymy, no to w takim bądź razie pani nie wolno zbytnio nic robić. Ale to jest właśnie nieprawda. Rzeczywiście jest jeszcze mnóstwo takich miejsc, gdzie jako pacjentka onkologiczna, jeżeli przychodzimy i mówimy, że jesteśmy w trakcie leczenia lub wynika to z wywiadu kosmetologicznego, no to rzeczywiście osoba, która z nami rozmawia, niewiele ma nam do zaproponowania. No ale coraz więcej jest miejsc takich jak nasze, czyli takich przygotowanych dla pacjentek onkologicznych, kosmetologia onkologiczna, tak zostało to nazwane. I coraz więcej lekarzy do nas kieruje te pacjentki, co ja uważam, że to jest bardzo dobre, cieszę się jako kosmetolog. I rzeczywiście my od tej strony i doradczej, czyli mogę Ci opowiedzieć o tym, jak pielęgnować skórę, czego unikać, na co zwracać uwagę, gdzie kosmetyków szukać, jak je nawet aplikować. Mogę Ci też pokazać za chwilę, jak aplikować na przykład kosmetyk, bo to jest ważne. Inaczej aplikujemy, kiedy skóra jest zdrowa lub organizm nie jest poddawany chemioterapii czy radioterapii, ta skóra nie jest uszkodzona przez leczenie, a inaczej stosujemy na skórę, która jest w trakcie leczenia. Podrażniona, uszkodzona. Powiedz nam, na co powinniśmy zwracać uwagę w doborze kosmetyków, w doborze pielęgnacji i dbaniu o tą naszą skórę w trakcie bądź zaraz po leczeniu. Przede wszystkim najważniejsza jest kwestia taka, że te kosmetyki są dostępne na rynku i nie musimy jakoś specjalnie szukać, wyszukiwać tych kosmetyków, tylko one rzeczywiście są w aptekach. Fakt, że nie są może w każdej aptece, najmniejszej w małym mieście,
ale w tych większych sieciowych aptekach są bez problemu dostępne i są to i marki polskie, i są to marki zagraniczne, i są kosmetyki, które są specjalnie dedykowane osobom, które są w trakcie radioterapii, jak i specjalnie dla osób, które są poddawane chemioterapii i po leczeniu, i w trakcie. I tych kosmetyków jest naprawdę mnóstwo i są różnego rodzaju, bo od pomad do ust, balsamów do ust, poprzez balsamów do ciała, żeli pod prysznic, kremów do twarzy, olejków czy oliwek wszelkiego rodzaju, delikatnego masażu, po nawet płyny do higieny intymnej specjalnie dedykowane również pacjentkom w trakcie leczenia. I gdyby nawet zdarzyło się, że dana pacjentka onkologiczna nie ma dostępu do takiego zaopatrzenia, bo na przykład mieszka w małym mieście czy w małej wiosce, to po pierwsze musimy pamiętać, że mamy internetowe apteki i one się bardzo dobrze już w tej chwili rozwinęły i naprawdę jest szeroka oferta w takich aptekach, więc można to zamówić, czy do paczkomatu, żeby zostało to przesłane firmą kurierską. Natomiast gdyby nawet się zdarzyło, że nie mamy dostępu stricte do takich kosmetyków, to po prostu musimy zwracać uwagę na kosmetyki, które mają odpowiedni skład. Właśnie, chciałam o to zapytać, przepraszam bardzo, ale teraz w drogeriach powiedzmy jest i ogólnie mamy dostęp w tych takich nie tylko aptecznych miejscach do kosmetyków tak zwanych eko, bio, tak? Jest, każda firma się prześciga tutaj, żeby być bardziej ekologiczna i przyjazna środowisku i zawsze jest napisane, że przy tym powiedzmy produkcie zostało użytych 99% składników tutaj pochodzenia biologicznego bądź roślinnego i powiedz mi, czy w takim bądź razie taki krem powiedzmy z najbardziej podstawowym składem, bo z tego co wiem jako laik, to dobrze rozumiem, że im ten skład jest krótszy, tym powiedzmy lepiej, tak? Czy to jest, na to też powiedzmy, tak, możemy sobie... Masz absolutnie rację. Im skład jest właśnie krótszy, im mniej jest tych składników, tym preparat jest bezpieczniejszy. Nasz organizm od lat, od tak naprawdę już kilku pokoleń jest przyzwyczajony do tego, że my jednak stosujemy środki chemiczne. Więc to jest zupełnie osobny temat, natomiast na inną zupełnie rozmowę, natomiast nie do końca jest tak, że wszystko, co jest eko i bio, będzie jakby prozdrowotnie działało na naszą skórę, czy ogólnie na nasz organizm. Dlatego też po pierwsze na pewno nie powinniśmy eksperymentować w trakcie leczenia. Natomiast zwracać uwagę na preparaty, które na przykład dedykowane są dla osób, które chorują na atopowe zapalenie skóry. Okay. Bo to jest jakby podobne, nie można powiedzieć, że to jest dokładnie ten sam dział preparatów, ale podobne są składy. No tak, bo skóra jest bardziej wysuszona, dokładnie, prawda? W trakcie chemioterapii nasze gruczoły potowe i łojowe są uszkadzane. I tego potu i łoju produkowanego jest mniej. Przez co też płaszcz hydrolipidowy, który występuje na powierzchni naszego naskórka, jest właśnie tworzony przez ten pot i łój. I w momencie, kiedy tego potu i łoju jest produkowanego mniej, ten płaszcz albo nie istnieje, albo nie ma nieprawidłowy skład. I dokładnie podobnie dzieje się przy atopowym zapaleniu skóry. Więc dlatego, jeżeli nie mamy dostępu do kosmetyków dedykowanym pacjentom onkologicznym, możemy z powodzeniem skorzystać właśnie z tych kosmetyków do atopowego zapalenia skóry, których jest dużo, dużo więcej. Rozumiem, okej. I przede wszystkim na to, na co zwrócić uwagę, na składy, czyli po pierwsze bez środków zapachowych. My jesteśmy przyzwyczajeni, że kosmetyk pachnie, zwłaszcza my kobiety. Ładny słoiczek, ładny zapach, odkręcamy wieczko słoiczka. Szczególnie teraz, prawda, że chcemy, żeby to tak... Ale faktycznie mogę przyznać, że chemioterapia powoduje to też, że faktycznie niektóre zapachy, które wcześniej nam dawały jakąś przyjemność, teraz mogą nas drażnić, bądź wręcz przeciwnie, możemy mieć w ogóle zupełnie inne upodobania, więc faktycznie ma to sens, żeby powiedzmy te preparaty były bezzapachowe, to prawda, masz rację. Tak, to po pierwsze, że drażnią nas zapachy, mamy wyostrzony ten zmysł węchu w trakcie chemioterapii, a dwa, że każdy składnik chemiczny nadający kolor, nadający zapach może być drażniący dla skóry. Dobrze, to może w takim bądź razie pokażesz mi, bądź może zasugerujesz, jak aplikować takie preparaty na skórze. Jasne, oczywiście, z przyjemnością ci pokażę. Zapraszam. Leczenie chemioterapią powoduje, że skóra produkuje mniej potu i łoju. Pot i łój w naturalny sposób, wtedy kiedy skóra funkcjonuje prawidłowo, tworzy taki niewidzialny film na powierzchni, taki płaszczyk ochrony, tak jak nosimy kożuchy, płaszczyk w zimie.
I w trakcie chemioterapii niestety ten płaszcz jest albo słabej jakości, czyli ma nieprawidłowy skład, albo go w ogóle nie ma. I to powoduje, że skóra jest narażona na działanie czynników zewnętrznych, czyli na uszkodzenia, na podrażnienia, też reaguje nadmiernie na temperaturę niską, jak i na temperaturę wysoką. Dlatego ta pielęgnacja jest tak niezwykle ważna w trakcie i tuż po leczeniu onkologicznym, aby odbudować, bo pielęgnacja tak naprawdę polega na tym, żeby odbudowujemy w sposób sztuczny preparatem, który aplikujemy na skórę, odbudowujemy ten płaszcz, którego nie ma. Przy aplikacji kremu, jakiegokolwiek, czy to będzie krem na twarz, czy to będzie balsam, bardzo ważny jest sposób, w jaki będziesz aplikowała ten krem. I pokażę Ci teraz, jak to zrobić na przedramieniu. Nakładasz sobie preparat i ważne jest to, żebyś pamiętała, co przecież ta skóra jest cieńsza. No tak. Że jest delikatniejsza, że jest bardziej skłonna do podrażnień, więc musisz ją delikatnymi ruchami, nie spiesz się, po prostu rozpieszczaj tą swoją skórę, pokazuj kąpieli. Właśnie, chodzi o to, żebyś całą dłonią to robiła. Wbrew pozorom, powolne wmasowywanie całą dłonią preparatu jest, przyspiesza jego wchłanianie niż takie energiczne kręcenie kółek, bo rozgrzewasz preparat własną dłonią i w momencie, kiedy cała dłoń jest oparta na skórze ciała, ona pod wpływem ciepła rozpuszcza ten preparat. Robi się on bardziej płynny. Ważne też jest, żebyś zwracała uwagę na to, jakie składy mają te preparaty. Ważne, żeby nie miały alkoholi, żeby nie miały o tych substancjach zapachowych, o których mówiłam Ci wcześniej, żeby miały dużo lantoiny, olejów naturalnych typu z ogórecznika, z baobabu, depantenol. Dobrze, a powiedz mi, co z peelingami w takim bądź razie, bo są peelingi gruboziarniste, drobnoziarniste, czy w takim bądź razie też mamy na to zwracać uwagę? Tak naprawdę do 2 lat po zakończeniu leczenia, jeżeli było to leczenie chemioterapią, czy też radioterapią, te miejsca, które były naświetlane, nie powinniśmy stosować peelingów. Tym bardziej ziarnistych peelingów, dlatego że ta skóra się odnawia i jest, ogólnie jest przyjęte, że do 2 lat ona ma prawo się odnawiać, czyli jakby wzmacniać od nowa. Tak naprawdę ona nie ma potrzeby takiego stosowania takiego peelingu, bo ten naskórek nie nadbudowuje się w takim tempie jak przy zdrowej skórze. Natomiast ważne jest, żeby rzeczywiście ją natłuszczać, nawilżać, a peelingi niekoniecznie. Nie są takie w razie takie konieczne, rozumiem. Mhm. A jak kosmetyki, powiedzmy, podrażniają tą skórę, robi się ona zbytnio właśnie bardziej czerwona, czy w takim razie też musimy odpuścić i stawiać na tę delikatność? Jeżeli zdarzy się taka sytuacja, że po nałożeniu, po aplikacji jakiegoś preparatu czujemy swędzenie, pieczenie, ta skóra się zaczyna zaczerwieniać, to może się pojawić natychmiast, może się pojawić po kilkunastu minutach. Należy ten preparat po prostu zmyć. Zmyć letnią wodą, jeżeli jest to twarz, to też tą skórę osuszyć, żeby nie zostawiać tej wody na skórze. I najlepiej zastosować preparat jakiś apteczny, który jest na podrażnienia. To może być preparat z alantoiną, z depantenolem, czy z beta-glukanem. To są takie preparaty, które są właśnie na podrażnioną skórę. Więc kiedy jesteśmy w trakcie leczenia i wiemy o tym, że ta skóra może ulegać podrażnieniom, nawet na preparaty, które wcześniej stosowaliśmy, warto takie preparaty mieć po prostu w domu pod ręką. Teraz jest zima i tak naprawdę myślę, że większość z nas lubi otulić się takim ciepłem i nic nie robi tak nam dobrze, jak taka ciepła bądź wręcz gorąca kąpiel. Powiedz mi, czy to jest prawda, że powinniśmy unikać takich skrajnych temperatur? Oczywiście jest tak, że z takich gorących kąpieli, takiego przesiadywania w wannie z książką, lampką, wino, tak jak my kobiety lubimy, nie powinnyśmy niestety korzystać. Powinniśmy zrezygnować na ten czas, bo chodzi o to podrażnienie skóry, o to nadmierne takie rozgrzewanie tej skóry. Natomiast prysznic, on nie musi być jakiś taki specjalnie szybki, ale prysznic lepszy niż przesiadywanie w wannie, ale też nie za gorąca woda. I pamiętać o tym, żeby bardzo dobrze ten żel spłukać ze skóry, żeby nie pozostawiać go i koniecznie później po kąpieli koniecznie nabalsamować tą skórę, żeby ona nie została taka bez, tylko zmyty ten płaszcz, który i tak jest w mniejszej ilości produkowany, żeby on nie został zmyty i nie, ta skóra nie otrzymała żadnej ochrony. A takie prysznice naprzemienne, jak to się mówi, takie krótkie, powiedzmy, ja nie mówię o jakichś ekstremalnych rzeczach, ale powiedzmy 30 sekund takiego raz zimno, raz ciepło.
właśnie, bo razimy raz ciepło, żeby tak po prostu właśnie pobudzić krążenie. Myślę, że to też jest taki dobry zastrzyk energii, szczególnie na początku dnia. Oczywiście, że tak i można, nie trzeba całkowicie z tego rezygnować, bardziej sobie zmniejszyć tą różnicę temperatur, żeby to nie było takie w skrajności w skrajność, czyli z bardzo ciepłej do bardzo zimnej, tylko troszkę zminimalizować tą różnicę i żeby to też nie trwało za długo. Natomiast absolutnie nie trzeba wcale z tego rezygnować, bo rzeczywiście ta skóra, tak jak mówiłam ci, już wiesz, ta skóra jest jednak funkcjonująca inaczej, więc jeżeli my to pobudzimy, to takie mikrokrążenie w drobnych naczyniach, które są w tej skórze, to oczywiście pomożemy tej skórze, no bo im więcej tlenu jej dostarczymy, im więcej substancji aktywnych, tym ona lepiej będzie funkcjonowała i tym sprawniej sobie po prostu poradzi z tą toksyną, która do niej dociera w postaci cytostatyków. Właśnie i tak samo możemy, myślę, pod względem tutaj spacerów, tak? Czyli taki energiczny spacer, który też nam poprawi to krążenie, tak? Wzmocni nasz układ wtedy odpornościowy i dzięki temu te naturalne, cytostatyczne funkcje w organizmie się też, myślę, uruchomią, ale tak samo powinniśmy zwracać uwagę na to opalanie i na, jak to się mówi w tym momencie, bardzo popularne morsowanie, tak, które jest też, myślę, niewskazane nam, pacjentom onkologicznym. Oczywiście spacery, jak rozmawiałyśmy przed chwilą o tym dotlenieniu skóry, tak samo spacery są niezwykle ważne do dotlenienia całego organizmu. I oczywiście, tak jak słusznie zauważyłaś, jest zima, więc mamy mroźne powietrze. Na pewno musimy unikać długich spacerów w trakcie, kiedy mamy mróz na przykład poniżej 10 stopni. Bo nawet skóra zdrowa będzie lekko odmrożona, tym bardziej skóra, która jest delikatniejsza, jest słabsza. Tak żyjemy trochę tym, że będzie zaraz będzie wiosna, potem będzie lato i mamy z kolei wysokie temperatury. Tak. I słońce, które jest słońcem opalającym. Musimy pamiętać o tym, że nie wolno nam się opalać tak naprawdę. Mhm. Nie wolno nam eksponować tej skóry na słońce. Już pomijając fakt samej skóry, która jest osłabiona, ale całego organizmu, który walczy jeszcze z chorobą i też z leczeniem, które nie jest łatwe. Więc pomijając to oczywiście takie aspekty jak ryzyko przebarwień na przykład na skórze, ale po prostu zwykłych uszkodzeń posłonecznych. Więc nie powinnyśmy się absolutnie eksponować na słońce. I tutaj filtry, to nie jest tak jak przy zdrowo funkcjonującym organizmie. Tutaj filtry nam dużo nie pomogą. Dużo nam nie pomogą. Poza tym filtry mogą podrażnić tą skórę. To musimy pamiętać, to są środki chemiczne, to są środki fizyczne. No właśnie, muszę też ci przyznać rację, że faktycznie odkąd zachorowałam, zauważyłam, że moja skóra stała się znacznie delikatniejsza. Ja zawsze miałam tak zwane piegi na nosie, a teraz co prawda wystarczy, że wyjdę na 15 minut i tak naprawdę piegi mam na całej buzi, co osobiście bardzo lubię. Nie mówię, że nie, uważam, że dodają takiego młodzieńczego uroku. I faktycznie stosując nawet filtry UV, muszę zwracać uwagę też na skład preparatów, ponieważ mówi się, że niektóre mają bardzo dużo chemii w sobie, więc lepiej tego słońca unikam, aczkolwiek z bólem serca przyznam. Nie musisz z tego rezygnować, bo wystarczy, że po prostu poczekasz do godziny 17 na przykład, kiedy nie jest długi, prawda? Tak, no kiedy się nie jest gorąco, nie jest to duszno. Prawda. To żeby ci się na przykład nie zrobiło słabo. I to słońce już tak nie opala, więc wtedy możesz spokojnie się przejść gdzieś nawet po parku, gdzieś pod drzewami, żeby rzeczywiście... Ewentualnie też myślę o nakrycia głowy. Tak. Na przykład teraz piękne takie kapelusze. Tak, z ogromnym rondem. Tak. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. I tutaj jakaś chusta na przykład okrawiająca ramiona, to żebyś nie wystawiała, nie eksponowała ramion też na promieniowanie słoneczne. Świetnie. Oczywiście, że tak. A powiedz mi, jeśli chcesz oczywiście, jak pielęgnujesz skórę w domu? Przede wszystkim stawiam na demakijaż, szczególnie wieczorem, tak? Czyli, ale rano tak samo, czyli zmywanie wszelkich nieczystości z naszej twarzy. Staram się i naprawdę robię to z ręką, może mogę powiedzieć na sercu, stosować kremy nawilżające, bo wiem, jaka ważna jest właśnie tutaj to nawilżanie, jest jakie istotne. I bardzo lubię stosować sobie takie zwane maseczki w płacie, czyli stosuję sobie takie nawilżające maseczki. Ja mam cerę mieszaną, więc tak naprawdę zwracam też uwagę na to, żeby te wszelkie niedoskonałości jak najbardziej niwelować. Ale oprócz tego od zawsze byłam fanką tak zwanego zdrowego trybu życia, czyli stawiam też na duże picie wody i dietę, bo wiem, że to też ma wpływ na to, jak wygląda nasza cera, bo to, co dajemy naszemu organizmowi do środka, ono odpłaca nam
pokazując to na zewnątrz. Tak, także... bardzo dobrze. Masz bardzo dobre podejście i prawidłowe podejście, bo rzeczywiście nawadnianie od wewnątrz bardzo ważne, nie tylko w okresie leczenia czy po leczeniu, ale my kobiety zwłaszcza musimy bardzo nawadniać organizm. Demakijaż absolutnie obowiązkowy. Każda z nas powinna o tym pamiętać, że nie kładziemy się do łóżka spać bez zmycia makijażu tak. ze skóry twarzy. Bardzo mi się podoba tak zwany koreański typ bądź japoński typ, prawda? To, to ten demakijaż kilku kroków. To też jest świetna, bo właśnie tak jak mówisz, wtedy mamy czas na to delikatne wmasowywanie. Należy nam się, każdej kobiecie należy, bez względu na to, czy jest zdrowa, czy nie. Właśnie ta chwila dla samej siebie. A powiedz mi, bo bardzo mnie to ciekawi, bo też chciałabym kiedyś przyjść do twojego, powiedzmy, instytutu i też skorzystać z jakiegoś zabiegu. No, mamy Dzień Kobiet, wiosna jest tuż za rogiem. Co w takim bądź razie my jako pacjentki z jakich zabiegów możemy skorzystać w instytucie? Są to zabiegi głównie manualne, czyli nie stosujemy aparatury. To w fachowym języku nazywa się manupresura, czyli wprowadzanie naszymi dłońmi. No bo rzeczywiście aparatury nie możemy stosować ze względu na to, że ta skóra jest delikatna. Poza tym też w trakcie leczenia czy po leczeniu onkologicznym nie wolno poddawać organizmu działaniu fali radiowej, czy laserom, czy fali ultradźwiękowej, czy też prądom. I to nawet do 10 lat po zakończeniu leczenia. Ale to nie znaczy, że my jako kosmetolodzy mamy związane ręce. Także ty jako pacjentka onkologiczna zawsze znajdziesz coś dla siebie, jakiś zabieg dla siebie. To może być zabieg dedykowany dla rodzaju twojej skóry. To nie musi być tak, że to jest tylko zabieg onkokosmetologiczny, tylko jeżeli, tak jak wspominałaś, masz skórę mieszaną, ja mogę dostosować preparaty w odpowiednim składzie dla skóry mieszanej, ale jednocześnie biorąc pod uwagę to, że te preparaty pewnych składników mieć nie mogą. Czyli nie mogą bardzo pachnieć, nie mogą mieć dużo konserwantów, nie mogą to być konserwanty z tak zwanej niższej półki, bo preparaty muszą mieć konserwanty. I to nie jest tak, że my powinniśmy unikać konserwantów. Preparat dobry, żeby był bezpieczny, musi mieć konserwanty. No tak. Ważne, z jakiej jakości jest ten konserwant. Mogę ci zaproponować taki zabieg, żebyś zobaczyła, jak wygląda taki zabieg dedykowany właśnie pacjentce onkologicznej. No to świetnie, nie mogę się doczekać. No już zabieram się do pracy. Jest tak, że z jednej strony możemy skorzystać z oferty zabiegowej, ale jeżeli jest takie miejsce, które jest dedykowane pacjentkom onkologicznym, to jest to miejsce też nastawione na poradnictwo, na doradztwo. Można umówić się na konsultacje. Te konsultacje bardzo często w wielu miejscach są bezpłatne dla pacjentek onkologicznych i podczas takiej konsultacji można na taką konsultację się przygotować, na przykład przynosząc produkty kosmetyczne, które mamy w domu, które stosujemy albo które odstawiłyśmy na czas leczenia, bo nie byłyśmy pewne tak naprawdę, czy możemy je stosować, czy nie. I taki kosmetolog, który jest przygotowany do pracy z pacjentem onkologicznym, uszereguje nam te produkty. Ewentualnie, jeżeli czegoś brakuje w tym naszym zestawie domowej pielęgnacji, a jest to właściwe i wręcz niezbędne według profesjonalisty, to doradzi, co jeszcze dokupić. Położysz fotel. No i będziesz mogła się teraz położyć. Jest dobrze? Nie za nisko? Tak, jest super. Ubezpieczę ci sweter, żeby się nie popalił. I założę ci czepek. Już się czuję zrelaksowana. Już się czujesz? No to dobrze. Weź tak aż komfortowo. I teraz zmyję ci makijaż. To jest takie delikatne mleczko. Dobrze. Z kwasem hialuronowym. Kwas hialuronowy jest też naturalnym składnikiem naszej skóry, więc on jest bardzo małe ryzyko, że ci podrażni skóra. I takimi ruchami delikatnymi, kolistymi, ale takie duże kółka. I tak możesz też sobie robić demakijaż. Nie wiem, czy zwracałaś uwagę na to, jakie ruchy stosujesz podczas? No to wiesz, na co dzień się nie zwraca na to uwagi. Ale całymi dłoń, tak jak pokazywałam ci na ręce, to możesz takie ruchy właśnie stosować całymi dłońmi na twarzy. Bardzo przyjemne. Teraz zmywam mleczko zmierzoną chustą. To ma być dla ciebie przyjemne. Jest bardzo. Relaksujące. A nie tylko konieczność pielęgnacji skóry. O tonizacji zapomniałyśmy. Rozmawiałyśmy o tej pielęgnacji domowej, bo nie wiem, czy stosujesz tonik, czy... Stosuję tonik, ale wiesz co?
kupuję sobie taki ekstrakt z aloesu. Taki zwykły 100% ekstrakt z aloesu, bardzo w każdej drogerii, myślę, bardzo łatwo dostępny. I on mi tak zastępuje właśnie taki tonik napełniony tą powiedzmy przysłowiową chemią. Teraz wykonam ci taki delikatny masaż, byś troszkę się zrelaksowała. Wszelkie wyciągi eteryczne z roślin, z kwiatów mają bardzo dobre działanie i tylko trzeba pamiętać o tym, że to jest też działanie ogólnoustrojowe, nie tylko na skórę, więc tak naprawdę wszelkie wyciągi eteryczne, czyli tak zwane olejki eteryczne dodawane do preparatów, powinniśmy tego unikać w trakcie leczenia i zaraz po raz, że tak jak wspominałaś wcześniej, jednak ten zmysł węchu jest wyostrzony, jest dużo zapachów drażni, a dwa, że mogą podrażnić skórę. Ta maska, którą w tej chwili nakładam, to jest maska tak zwana kremowa, bardzo lekka konsystencja, po to, żeby jak najwięcej pochłonęła skóra, a jak najmniej pozostało do zmycia. I to jest maska, która uszczelnia drobne naczynia krwionośne, które są w skórze, po to właśnie, żeby ta skóra się tak mocno nie zaróżawiała. Teraz nałożyć krem na zakończenie zabiegu, żeby skóra dostała dodatkową ochronę. Możesz też, jeżeli będziesz miała bardziej gęsty krem, bo ten jest taki, jak czujesz, dosyć lekki, to możesz jeszcze tak sobie delikatnie w ten sposób oklepywać. Pomaczować, tak? Tak, albo tłaczać, to się nazywa wtłaczanie. Okej. W ten sposób. I to jesteś w stanie zrobić. Dobrze, przyznam się, że właśnie nie zwracałam uwagi na to, ale od dzisiaj będę. I bardzo ci dziękuję. Ja również ci bardzo dziękuję. Było super. Bardzo się cieszę. Takie trzy podstawowe punkty, o których nie powinniśmy zapominać w tej domowej pielęgnacji, to jest przede wszystkim powolne i delikatne wmasowywanie wszystkich preparatów. Nie spieszymy się w trakcie aplikacji tych preparatów. Po drugie, unikanie przegrzewania skóry i też konieczne balsamowanie skóry ciała po kąpieli, bo bardzo często o tym zapominamy, a to jest niezmiernie ważne w trakcie leczenia. Zmieniamy teraz temat na bardziej edukacyjny. Poprosimy, żeby na temat leczenia nowotworów piersi powiedziała i pokazała swoją prezentację profesor Maria Litwiniuk, onkolog z Wielkopolskiego Centrum Onkologii. Jak wiemy, spośród nowotworów kobiecych rak piersi dotyczy największej grupy pacjentek, Amazonki od ponad 30 lat, kiedy powstała w Polsce pierwsza organizacja kobiet z rakiem piersi, zabiegają o jak najlepszą dostępność, o dobrą rehabilitację, o to wszystko, co kojarzy się z dobrą jakością po leczeniu, a przede wszystkim do dostępu do innowacyjnych terapii. W ostatnich latach udało się nam zbliżyć do europejskiego poziomu, a co bardzo nas cieszy, bo przez lata o to polskie Amazonki zabiegały. Profesor Maria Litwinu, która leczy pacjentki z rakiem piersi, przedstawi nam aktualną sytuację w dostępie do leczenia innowacyjnego, które terapie są refundowane w ramach programów lekowych, a które w ramach RDTL-u, a które może niedługo będą dostępne we wczesnym warunkowym dostępie. Dowiemy się o skutkach ubocznych, nawiązując do tytułu wystąpienia pani profesor, pies i kot, czyli skuteczne leczenie, a dobra jakość życia. Zapraszam panią profesor. Dzień dobry państwu. Nazywam się Maria Litwiniuk, jestem onkologiem z Poznania. Bardzo dziękuję organizatorom za zaproszenie, bo bardzo sobie cenię spotkania z organizacjami pacjenckimi.
zadanie, jakie mam dzisiaj, to mówienie o skutecznym leczeniu raka piersi z zachowaniem dobrej jakości życia. Ten temat mnie spowodował, że zaczęłam się zastanawiać, czy to w ogóle jest możliwe. I dlatego pozwoliłam sobie zamienić temat mojej prezentacji i przewrotnie napisałam sam początku pies i kot, czyli skuteczne leczenie, a dobra jakość życia. Bo początkowo wydawało mi się, że widzę tu jednak pewną sprzeczność. No bo czy możliwe jest tak naprawdę skuteczne leczenie przeciwnowotworowe i jednocześnie zachowanie dobrej jakości życia? A jak widać na tym rysunku, wszystko jest możliwe, ale to tylko na rysunku. Bo w rzeczywistości, jeżeli spojrzymy na grupę chorych przedstawioną na tym rysunku, możliwe są cztery takie sytuacje kliniczne. Po pierwsze, zastosujemy leczenie, które będzie skuteczne i nietoksyczne, ale to sytuacja naprawdę rzadka. Leczenie może być nietoksyczne, a jednocześnie nieskuteczne, co też oczywiście się może zdarzyć. Najgorsza sytuacja jest wtedy, kiedy leczenie, które jest nieskuteczne, jest jednocześnie toksyczne, a najczęstsza to taka, w którym skuteczne leczenie ma jednak pewną toksyczność. Pacjenci pytani, czego się boją przed rozpoczęciem chemioterapii czy leczenia systemowego, najczęściej mówią o nudnościach i wymiotach, o utracie włosów, o konieczności podawania leków dożylnie. W miarę upływu lat coraz lepiej radzimy sobie z tymi problemami. Jeśli chodzi o nudności i wymioty, to wreszcie, może nie do końca, ale udało się nam poznać lepiej mechanizmy odpowiedzialne za nudności i wymioty i dzięki temu powstały nowe leki, które pomagają ogromnej większości chorych. Nie można jednak powiedzieć, że możemy taki dobry efekt przeciwwymioty zapewnić u 100% chorych. Ważne jest to, że powinniśmy zalecenia aktualizować i ważne jest to, by przekonać lekarzy, by korzystali z najnowszych leków i najnowszych zaleceń, co nie zawsze się dzieje, bo czasem lekarze uważają, że ich praktyka sprzed 10 lat, która była dobra, nie wymaga zastąpienia, a może być tak, że ta nowsza jest jednak lepsza. Natomiast jeśli chodzi o wypadanie włosów, to nie ma złotego środka, który by pozwolił na zachowanie włosów w trakcie chemioterapii. Są nowe postacie leków, które są przyjaźniejsze dla włosów. Na przykład liposomalne doksorubicyny są mniej toksyczne niż tradycyjna postać tego leku. Pewne inne formy leków też mogą być nieco przyjaźniejsze dla włosów. Znacie Państwo na pewno te systemy takie, które polegają na chłodzeniu skóry głowy w trakcie chemioterapii. Tu nie jest dobrze pod kilkoma względami. Po pierwsze, te urządzenia są mało dostępne w Polsce, co wynika z dwóch powodów. Częściowo z ich relatywnie wysokiego kosztu, ale druga sprawa to jest taka, że one po prostu zajmują miejsce, a ci, którzy byli przez leczenie w ośrodkach onkologicznych, wiedzą, że tego miejsca bardzo brakuje i wstawienie takiego urządzenia może oznaczać konieczność zmniejszenia ilości stanowisk do podawania chemioterapii. Te systemy też nie w pełni chronią włosy. Według różnych danych ta ochrona jest na poziomie 30-80%, to zależy od badania. Co ciekawe też od kraju, w którym te badania były wykonane, bo to już taka ciekawostka. Japończycy zauważyli, że u nich jakby ta ochrona jest niższa, a potem okazało się, że powinny być czepki, które są specjalnie skonstruowane na czaszki Japończyków, które nieco się różnią od naszych i te dla rasy kaukaskiej przygotowane nie przelegały tak ściśle do skóry głowy. Na tym przeźroczu jest pokazany również taki wycinek z gazety, gdzie pacjentka przedstawiona niżej na zdjęciu mówi: pokonałam raka, ale nie uporam się z łysą głową. I to jest fragment takiego artykułu na temat procesu, który się toczy w Stanach Zjednoczonych, który wytoczyła pacjentka, bo utraciła włosy na stałe. I to jest zjawisko bardzo rzadkie. Ja się z tym nigdy nie spotkałam. Ale należy się z tym liczyć, że może też być, bo takich wypadków było więcej, trwała utrata włosów po tradycyjnej chemioterapii.
to podawanie dożylne leków. No mamy coraz więcej leków doustnych, ale ciągle ogromna większość leków stosowanych w leczeniu przeciwnowotworowym to leki podawane dożylnie. Cieszymy się, że są podskórne postaci leków. Tak jest na przykład w przypadku trastuzumabu mamy podskórną postać tego leku, która jest na pewno wygodniejsza dla pacjentów, przyjaźniejsza. Dane z innych krajów mówią o tym, że ta postać leku ogranicza bardzo czas pobytu pacjenta w szpitalu, co myślę nie do końca spełnia się w polskich warunkach. Natomiast jeśli chodzi o podawanie dożylne, to tu myślę, że sytuacja w Polsce się bardzo poprawiła, bo porty naczyniowe są zakładane w bardzo wielu ośrodkach, są powszechnie dostępne i jest to system, który bardzo pomaga w dożylnym podawaniu leków. No, jakimś sposobem na poprawienie jakości życia w trakcie chemioterapii jest po prostu niestosowanie tej chemioterapii. Oncotype to jest taki test, który można wykonać u tych chorych, u których nie jesteśmy pewni, czy chemioterapia jest bezwzględnie konieczna. A ten test bada aktywność pewnych genów i na tej podstawie jest opracowana taka skala punktowa. Jeżeli ta punktacja jest niska, to wiadomo, że chemioterapia nie jest potrzebna. Jeżeli wysoka, to chemioterapia jest konieczna. Problem, jaki był z tym testem, polegał na tym, że 2/3 chorych uzyskiwała wynik w tych wartościach pośrednich, czyli po wykonaniu testu, który nie jest refundowany, który jest kosztowny, pacjentka niejako była ciągle w punkcie wyjścia. Na szczęście 2 lata temu ukazała się bardzo ważna w tym temacie publikacja, w której wykazano, że u pacjentek po menopauzie, u których w tym teście Oncotype uzyskuje się tą pośrednią ilość punktów, można bezpiecznie zrezygnować z chemioterapii. No a zrezygnowanie z chemioterapii to oczywiście jest na pewno poprawa jakości życia. Z jednej strony mówimy o tym, że rezygnujemy z czegoś, z drugiej strony w ostatnim czasie proponujemy pacjentkom dłuższe, wydłużone leczenie hormonalne, które no, na pewno pogarsza nieco jakość życia, ale to wydłużenie leczenia dotyczy stosowania tamoksyfenu, leku, który generalnie jest dobrze tolerowany, więc myślę, że tu nie ma jakiegoś dużego problemu z zachowaniem dobrej jakości życia. Są jednak sytuacje kliniczne, w których warto poświęcić dobrą jakość życia dla lepszego efektu końcowej terapii. I z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku raka piersi z nadekspresją receptora HER2. To jest, jak panie czy państwo doskonale wiecie, gorzej rokująca postać raka, w której stosujemy obok tradycyjnej chemioterapii leki ukierunkowane przeciwko receptorowi HER2. I jeżeli to leczenie zastosujemy przed zabiegiem operacyjnym, to chcemy, żeby to leczenie doprowadziło do tak zwanej całkowitej odpowiedzi patologicznej. Całkowita odpowiedź patologiczna oznacza, że w preparacie, który jest badany po zabiegu operacyjnym, nie znajduje się przetrwałych komórek nowotworowych. I dziś wiemy, że jeżeli u chorych, u których nie osiągnięto tej całkowitej odpowiedzi patologicznej po przedoperacyjnym leczeniu, u tych chorych warto zastosować dodatkowe leczenie w postaci albo nowego leku TDM1, albo po 12 miesiącach leczenia trastuzumabem przez kolejne 12 miesięcy zastosować neratinib. Jeśli spojrzymy na to, jak wyglądają warunki w Polsce, a w innych krajach, przedstawiam tu Państwu prezentację, która miała miejsce, no jak to w dzisiejszych czasach, online kilka tygodni temu. Na zdjęciu Nadia Harbok, niemiecka pani onkolog z Monachium, która prowadziła rozmowę z kolegą z Wielkiej Brytanii i z Hiszpanii. I w tych krajach przed leczeniem operacyjnym dostępne jest leczenie trastuzumabem i leczenie pertuzumabem, 2 przeciwciałami monoklonalnymi skierowanymi przeciwko receptorowi HER2. Tak samo jest w naszym kraju. U nas to leczenie przedoperacyjne przebiega według tych samych zasad.
Wiemy, że po leczeniu operacyjnym, jeśli nie uzyskało się tej całkowitej odpowiedzi patologicznej, to warto zastosować leczenie w postaci leku TDM1, który zmniejsza ryzyko wystąpienia przerzutów o 50%, czyli bardzo dużo. I to leczenie jest stosowane zarówno stosowane i refundowane zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Niemczech, natomiast nie jest jeszcze w tej chwili refundowane w Polsce. Jest ono zalecane przez Międzynarodowe Towarzystwo Onkologiczne, jest również zalecane przez zalecenia Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, ale jak już powiedziałam, nie jest jeszcze refundowane. Ta pierwsza część tego mojego wystąpienia dotyczyła leczenia wczesnej choroby, i w związku z tym chciałam, jak to robię zresztą przy każdej okazji, zaapelować również do Państwa, żeby nie zapominać o tym, że aktywność fizyczna, regularna aktywność fizyczna również przyczynia się do poprawy wyników leczenia wczesnego raka piersi. Aktywność fizyczna zmniejsza ryzyko nawrotu choroby, poprawia również jakość życia. Tu na tym zdjęciu to przedstawione spotkanie, jakie miało miejsce kilka tygodni temu w Poznaniu, gdzie panie Amazonki razem z fizjoterapeutami z Wielkopolskiego Centrum Onkologii miały takie spotkanie i długi spacer z kijkami w zimowej scenerii nad brzegiem Warty. W tej części chcę mówić o nawrocie choroby, które jest oczywiście bardzo złym zdarzeniem i które nawrót choroby nieodwracalnie zmienia życie nie tylko pacjentki, ale również jej bliskich. I w tej sytuacji jakby szczególnie ważna jest jakość życia, no bo o ile w leczeniu pooperacyjnym możemy się zdecydować na bardziej intensywne leczenie, które wytrzymamy jakoś ten rok czy dwa po to, żeby nie było nawrotu choroby. O tyle, gdy ten nawrót wystąpi, to ten czas jest jednak limitowanym okresem i chodzi o to, żeby przeżyć go jak najlepiej, żeby jakość życia była jak najlepsza. Jak najlepsza i żeby to życie trwało jak najdłużej. A w ostatnim czasie zostało wprowadzonych tyle nowych leków do leczenia raka piersi, co jest przedstawione tutaj na tym slajdzie, że czasem aż mi się nie chce wierzyć, że to tak wygląda. Proszę Państwa, to są rejestracje FDA, czyli Amerykańskiego Towarzystwa do Spraw Żywności i Leków. I proszę zobaczyć, ile leków zostało zarejestrowanych w ostatnim czasie i jakie to są leki, bo zaznaczone na czerwono to są te leki ukierunkowane molekularnie. Tu ten wykres jest do 2018 roku, ale ja tu dołożyłam jeszcze te dwa ostatnie lata i a jak widać, ten słupek jeszcze znacznie urósł. A tu to samo przedstawione w innej formie. Proszę zobaczyć, ile leków zostało do leczenia raka piersi zarejestrowanych po 2010 roku. Te zaznaczone na czerwono to leki, które są refundowane w Polsce. Te na czarno to leki, na które jeszcze czekamy, ale mamy nadzieję, że niektóre z nich w najbliższym czasie będą również w Polsce refundowane. Tu przedstawiłam możliwości leczenia raka piersi z nadekspresją HER2 i proszę zobaczyć, że rekomendacje wymieniają 5 linii leczenia. 5 linii leczenia, które są przewidziane na różne sytuacje kliniczne. Jest tutaj nawet specjalny tor dla pacjentek z przerzutami do centralnego układu nerwowego. To, że istnieje 5 linii leczenia, to oznacza, że no po prostu są większe możliwości tego typu nowotworu. Jak wiadomo, najczęstszym nowotworem, typem nowotworu jest rak piersi z ekspresją receptorów estrogenowych i bez nadekspresji receptora HER2. Typ, w którym do niedawna, gdy były przerzuty i gdy były to przerzuty do narządów trzewnych, szczególnie proponowaliśmy chemioterapię. Teraz zalecenia międzynarodowe są jednoznaczne. Zalecenia mówią, że u takich chorych powinniśmy przede wszystkim w pierwszej linii stosować leczenie hormonalne. No a zastosowanie leczenia hormonalnego w tej grupie chorych to jest przesunięcie chemioterapii na późniejszy okres. A przesunięcie chemioterapii to jest oczywiście poprawa jakości życia. Leczenie hormonalne jest dobre, jest skuteczne, jest dobrze tolerowane i nie wymaga dożylnego podawania leków, ale zawsze jest jakieś ale.
I tu jest ten problem, że to leczenie po pewnym czasie przestaje działać, wytwarza się hormonooporność i trzeba wtedy zmienić lek na inny. Pewnym ratunkiem są leki ukierunkowane molekularnie i w ostatnim czasie, w ostatnich latach pojawiły się nowe leki, które można dołożyć do leczenia hormonalnego po to, żeby wydłużyć czas odpowiedzi na leczenie hormonalne. To jest grupa leków tak zwanych 4x6 i nowy lek o nieco innym mechanizmie działania, ostatnio zarejestrowany alpelisib. Inhibitory CDK4/6 to nowa, bardzo interesująca grupa leków. W skrócie mechanizm działania tych leków polega na tym, że oddziałują one na punkt kontroli cyklu komórkowego w ten sposób, że zatrzymują komórki i nie pozwalają im przejść do dalszych faz cyklu komórkowego. To tak w ogromnym skrócie, jak ten mechanizm wygląda. Leki te dołożone do tradycyjnej hormonoterapii wydłużają czas do progresji i działają w ten sposób zarówno w pierwszej, jak i w drugiej linii leczenia. Leki te są w Polsce dostępne, zostały w 2018 roku włączone do programu leczenia raka piersi, a w 2019 roku, a w 2020 roku program ten został zmodyfikowany, został dołożony trzeci lek, z czego się bardzo cieszymy, bo sprawia to, że nasze polskie pacjentki mają pełen dostęp do tego aktywnego leczenia. Oczywiście zastosowanie dwóch leków wiąże się z tym, że będzie więcej działań ubocznych niż jeżeli zastosujemy jeden lek. Jeśli chodzi o inhibitory CDK4/6, to takim poważnym działaniem niepożądanym jest neutropenia. Neutropenia, która na szczęście nie prowadzi do gorączki neutropenicznej i która, jak wykazują niektóre badania, nie pogarsza jakości życia pacjentek. I z mojego punktu widzenia jest to bardzo ważne, że właśnie wystąpienie neutropenii nie wpływa na jakość życia w ocenie samych chorych. Ten drugi lek, o którym mówiłam, alpelisib, to jest lek, który działa poprzez oddziaływanie na taki szlak przekazywania sygnałów. To jest taki szlak P3K, akt mTOR, który w skrócie można powiedzieć, że powoduje nadmierną proliferację komórek i zastosowanie tego inhibitora, podobnie jak zastosowanie inhibitorów CDK4/6, wydłuża czas do progresji u chorych leczonych hormonalnie. Z tym, że lek ten stosujemy w szczególnej grupie pacjentek, a mianowicie w grupie pacjentek, u których stwierdza się mutacje w genie P3K-CA i tylko u tych chorych ten lek tak dobrze działa. Tu pokazane na tym slajdzie działanie tego leku po 12 miesiącach w grupie, która dostawała alpelisib, nie było progresji 100% chorych, a u tych chorych, które otrzymywały leczenie hormonalne bez dodatku tego drugiego leku, bez progresji pozostało 33% chorych. No znowu pojawia się ta jakość życia. Alpelisib ma dwa dość takie poważne działania uboczne. Jedno z nich to jest hiperglikemia, która może wystąpić bardzo wcześnie, która może nawet przybrać taką niebezpieczną postać i dlatego bardzo ważne jest, by odpowiednio prowadzić chorą, by pilnować, by kontrolować poziom cukru, ale przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności leczenie to może być prowadzone u większości chorych i nawet u tych chorych, które mają cukrzycę, choć może być konieczna modyfikacja stosowanego leczenia przeciwcukrzycowego. Drugi problem był z wysypką skórną, ale w tej chwili są zalecenia, które pozwalają nam zapanować nad tym ubocznym działaniem tego leku. Taką bardzo radosną, powiedziałabym, dla mnie informacją było to, że lek ten znalazł się, to się zdarzyło w ciągu ostatnich kilku dni, znalazł się na takim wykazie przygotowanym przez naszą Agencję Oceny Technologii Medycznych. Znaleźć się w grupie leków o wysokim poziomie innowacyjności, co mamy nadzieję oznacza, że lek ten w niedługim czasie będzie lekiem refundowanym w Polsce.
Podsumowując, te leki w tej grupie, to znaczy w leczeniu raków hormonozależnych, można powiedzieć, że dołożenie tych leków ukierunkowanych molekularnie wydłuża czas życia chorych, opóźnia moment wystąpienia progresji, no i co bardzo ważne, zapobiega temu bardzo niekorzystnemu zjawisku, jakim jest hormonooporność. Proszę Państwa, na tym slajdzie przedstawiłam możliwości leczenia przerzutowego raka piersi w zależności od typu biologicznego i jak widać mamy wiele możliwości leczenia raka piersi z nadekspresją receptora HER2. Przed chwilą powiedziałam o tym, że większe są również możliwości leczenia raka piersi hormonozależnego. No, najtrudniejsza sytuacja jest w leczeniu raka trójujemnego, bo z dostępnych w tej chwili sposobów leczenia, z dostępnych w Polsce, mamy tylko chemioterapię. Nie oznacza to, że tych raków nie można w inny sposób leczyć, bo w szczególnych sytuacjach, w rakach z nadekspresją PD-L1, możemy zastosować immunoterapię, a w rakach nosicielek mutacji BRCA1 możemy zastosować leki z grupy inhibitorów PARP. Te dwie opcje terapeutyczne nie są w tej chwili w Polsce refundowane. Proszę Państwa, tak jak już powiedziałam, nie mamy wielu opcji terapeutycznych w leczeniu raka potrójnie ujemnego, ale jestem głęboko przekonana, że to się bardzo zmieni w najbliższym czasie i tu w tej tabelce pokazane są różne takie już przyszłościowe metody leczenia tego raka w oparciu o badania molekularne, które będą nam dzieliły raka potrójnie ujemnego na podgrupy, w których będzie można zastosować różne leczenie, a jak widać tych potencjalnych opcji jest bardzo wiele. Oczywiście nowe leczenie to znowu będą nowe działania uboczne i znowu taka nasze ważenie pomiędzy działaniami ubocznymi a dobrą jakością życia i skutecznością leczenia. Podsumowując, można powiedzieć, że nowe terapie to często nowe, często nieznane wcześniej działania niepożądane, ale musimy się zaznajomić z tymi możliwymi działaniami ubocznymi. Jeżeli będziemy potrafili odpowiednio leczyć pacjentów i przeciwdziałać tym działaniom niepożądanym, to wydaje mi się, że będzie można prowadzić skuteczne leczenie z zachowaniem odpowiednio dobrej i akceptowalnej jakości życia. I na koniec chciałam paniom złożyć najlepsze życzenia z okazji Dnia Kobiet. Oczywiście, ponieważ wykład był pod tytułem Pies i kot, to jak Państwo tu widzicie, jest możliwe, zgodne współistnienie psa i kota i wierzę też, że możliwe jest prowadzenie intensywnego czasem i skutecznego leczenia raka piersi z dobrą jakością życia. Dziękujemy pani profesor, która osobiście jest moim lekarzem prowadzącym i wszystkim życzę takiego dobrego i serdecznego człowieka w trakcie leczenia i po leczeniu. Jak zrobić makijaż? O tym myślę przybliży nam Katarzyna Gruk, a modelką będzie Ola Jederek-Barańska. Z powodu samej choroby onkologicznej, a także chemioterapii, radioterapii czy immunoterapii, skóra twarzy kobiety zmienia się jej koloryt, pojawiają się różnego typu defekty, jak wypadające rzęsy czy brwi. Dla niektórych kobiet to szczególny, trudny moment. Warto skorzystać z porad profesjonalnej makijażystki, takiej jak Kasia Gruk, która od 20 lat wspiera kobiety z chorobą onkologiczną, ucząc makijażu pozwalającego ukryć właśnie te niedoskonałości. Są osoby, które twierdzą, że makijaż to tylko maskowanie. Jak jest w rzeczywistości, to przekonajmy się na przykładzie naszej modelki Oli Wiederek,
Barańskiej. Czy po wykonaniu makijażu poczuje się piękniejsza? Czy makijaż będzie miał wpływ na jej samopoczucie? Przekonajcie się same, biorąc udział w naszym konkursie. Wykonajcie swoje foto przed i po makijażu. A teraz porozmawiamy o kobiecości. Jest ze mną Kasia Gruk, wolontariuszka Fundacji Piękniejsze Życie, jak również i charakteryzatorka. Witaj, Kasiu. Hejla. Ja osobiście mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o takie najbardziej frapujące mnie takie pytania odnośnie makijażu, to jest to, czy to jest tak naprawdę dla nas cały czas bezpieczne, ponieważ tyle się mówi o tym, jak ważne są składniki kosmetykach, a wiemy, że w tych kolorowych kosmetykach do makijażu tych składników chemicznych jest całkiem sporo. A nasza cera w trakcie leczenia, jak również zaraz po, jest często bardzo przesuszona i skłonna do takich zaczerwień, do alergii. Więc czy w takim bądź razie nadal możemy stosować ten makijaż? Jak to jest? Wiesz co, Ola, z mojego doświadczenia już prowadzenia różnych warsztatów właśnie makijażu dla pań w trakcie leczenia i po chorobie onkologicznej, to właśnie to, co mówisz, że ta największe takie problemy to jest to, że ta cera jest albo przesuszona, albo taka bardzo wrażliwa. I wydaje mi się, że ważne jest też cała taka pielęgnacja, czyli te kremy, to wszystko, co jakby nakładamy pod makijaż. I tutaj, żeby to było dobrze dobrane do naszego rodzaju cery, właśnie są specjalne takie kosmetyki dedykowane nawet właśnie dla pacjentek w chorobach onkologicznych, więc warto sobie coś takiego do siebie dobrać, tym bardziej, jeśli na przykład jesteśmy w ogóle alergikami, to też takich kosmetyków używać. A jeśli chodzi o kosmetyki kolorowe, to myślę tutaj, jeśli nie jesteśmy alergikami, to jak najbardziej bezpiecznie możemy sobie tutaj to stosować i myślę, że to jest nawet też bardzo ważne, bo właśnie to jest taka choroba, która trochę tej kobiecości nam w pewnym sensie odbiera i jakby tutaj no, często... Tak, masz rację, dokładnie. Tak. Ja na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że bo tak się mówi, że to są tylko włosy, nie przejmuj się. Ale naprawdę, jeżeli z dnia na dzień komukolwiek kazano by obciąć się na łyso i na drugi dzień patrzysz w lustro i nie widzisz, nie poznajesz siebie. Tak samo w trakcie chemii często wypadają nam brwi i rzęsy, które też są, nie ukrywajmy, takim atrybutem kobiecym, tak? Ja bardzo się cieszę, że te moje rzęsy już mi tak powiedzmy odrosły, ale naprawdę cieszyłam się z każdej rzęsy, która mi odrosła i mam do tej pory, mogę powiedzieć, taki małego hopla, że kupuję tych tuszów bardzo dużo i mam ich chyba, nie wiem, z 25, więc to jest takie trochę zabawne. Ktoś może pomyśleć sobie, słuchając tego, nie znając mojej historii, że jestem jakaś może nie do końca poważna, ale daje mi takie poczucie, że kurczę, mogę sobie te rzęsy pomalować i naprawdę cieszę się z takich drobiazgów, mówiąc mu troszeczkę tak naokoło. Tak, no wydaje mi się, że też jak wiesz, obserwuję panie tam właśnie na tych warsztatach naszych, które prowadzimy, to ten makijaż jest naprawdę ważny i dużo bardzo daje, choć na początku się wydaje, że o, makijaż tam to nie jest taka prawda, to jest całe leczenie i tak dalej, taka błahostka, tak. A ja uwielbiam na przykład kobiety, które właśnie są jeszcze w takim momencie, kiedy te włosy dopiero zaczynają odrastać, czyli taki jeżyk malutki, czasami jeszcze rzęs nie ma, ale jak zrobią sobie cały ten pełny makijaż i to same jak najbardziej krok po kroku są w stanie zrobić ten makijaż, mając te wszystkie wskazówki do tego, no to po prostu tak pięknie wygląda czasami. Właśnie to, że jest wyeksponowana cała ta twarz i nawet nie ma tych włosów, to wtedy ten makijaż tak bardzo jest ważny. A wręcz możemy się pobawić dokładnie, tym, prawda? Taką charakteryzację, to jest prawda. Ja jadąc na przykład do szpitala na chemię, tak samo jak i moje niektóre koleżanki, staram się ubrać tak, żeby mieć po prostu dobre samopoczucie. Ja uwielbiam kolory, a kolory też mają takie działanie terapeutyczne, jak również uważam, że nawet delikatny makijaż może poprawić to samopoczucie i dać nam troszeczkę takie poczucie troszeczkę takiej zbroi, bo można tak powiedzieć, że makijaż to jest troszeczkę taka maska. A maska to jest też taka trochę zbroja nasza przed tymi bodźcami związanymi z chorobą.
Też tak, tak uważam, tak to czuję ja, ale myślę, że nie tylko ja. No tak, masz taki piękny ten turban, też jest, dziękuję uważam, że wygląda bardzo cudownie, tak, i gdzieś tam jest uzupełnienie do tego makijażu. I wydaje mi się, że warto namawiać w ogóle, prawda, kobiety, dziewczyny, żeby się malowały, choć trochę, czasami nie mają siły, czasami się jest zmęczony, zmęczonym jakby całymi nie, tymi nie trzeba tego robić naświetlaniami pewnie i tak dalej, ale myślę, że ten makijaż właśnie czasami naprawdę bardzo dużo może nam pomóc, tak się poczuć, tak, że tak, jednak jestem kobieca, jeszcze mogę być atrakcyjna dla siebie, spojrzę w lustro, oczywiście, fajnie wyglądam i też wydaje mi się, że taki no, podbudowuje też tak psychicznie. Tak, ale też no, nie mówmy, że to jest też taki must, tak, że ty musisz się malować nagle, musisz super nie, wyglądać, no, absolutnie. Tak. Są takie dni wręcz potrzebne, gdzie siedzimy w tym dresie starym pod kołdrą i jemy tak czekoladę i to też jest okej. Okay. Ten brak brwi jest dosyć taki naglący, tak? I to też nie jest proste, namalować ładną kreskę, wiemy, już nie mówię o powiece, ale żeby te brwi były delikatnie zarysowane, bo brak brwi jednak sprawia to, że ta twarz wydaje się jeszcze bardziej łysa niż jest w ogóle, więc, tak, więc czy mogłabyś mi pomóc i pokazać, jak to się robi? Tak, Ola, zaraz przejdziemy, wszystko ci, kochana, pokażę, jak to zrobić. Wbrew pozorom nie jest to takie trudne i naprawdę można sobie te brwi fajnie umalować, wyznaczyć, nawet jak w ogóle ich nie ma i jak najbardziej jest to do zrobienia i może wyglądać ładnie. Takie mi się wydaje, że takie najbardziej podstawowe rzeczy zrobimy. Już troszkę masz oczy pomalowane, masz też wyrównany kolor cery, więc zajmiemy się brwiami. Dobrze. Tak, tak, pokażemy, jak to zrobić. Też korektor, jak prawidłowo nałożyć. To jest świetne, no, tak. Zawsze z tym korektorem to mam problem, bo nie wiem, czy dobrze to robię i czy w ogóle powinnam, albo czy muszę, albo jaki odcień, gdzie. No, to myślę, także, że nie jedna dziewczyna ma z tym problem. Tak, no i może róż właśnie i dobierzemy pomadkę. Tak jakby zrobić taki szybki po prostu makijaż, żeby każdy do zrobienia dla każdego. Najpierw troszeczkę ci przypudruję buźkę. No a powiedz mi, jak to jest z bazami pod makijaż? Czy też powinniśmy zwracać na to uwagę, że jakieś są specjalne takie, wiesz, bazy pod makijaż? Wiesz, Ola, jest dużo bardzo różnych baz i korygujących, i rozświetlających, także jak najbardziej matujących, ale wydaje mi się, że taką najważniejszą rzeczą w trakcie leczenia to jest to, żeby nie zapomnieć o kremie z filtrem. Mm-hmm. Żeby jednak gdzieś tam pod ten cały makijaż nałożyć właśnie taki krem z wysokim. A go tak trochę tak, na rękę, tam zobaczyć, setką, jak czy jest, po prostu żeby chronić. Nawet jak słońca nie ma, to jest ważne, bo po prostu w trakcie leczenia tej cery nie możemy faktycznie opalać. No tak, a taki krem jest idealną, tak, jak i bazą, też jako i też baza, ochroną. I też ochroną jednak, tak, bo na to nawet jak tam trochę fluid nałożymy, to fluid też ma swój filtr, więc myślę, że to będzie taka wystarczająca ochrona. To co, zaczynamy od brwi. Tak, dobrze, no nie mogę się doczekać, bo zawsze miałam z tym problem, więc powiedz mi, jak to się robi, czy to jest trudne w ogóle? Nie, Ola, jak najbardziej pokażę ci taki bardzo prosty sposób na to, żeby te brwi sobie wyznaczyć i pomalować. I myślę, że spróbujesz, to zrobisz i każdy tam spokojnie może to zrobić. Czy potrzebne są do tego jakieś specjalne pędzle, czy jakieś kredki? Bo wiesz, Ola, wiesz co, ja bardzo, ja lubię tak, albo brwi malować takimi cieniami. To są akurat często różne firmy tam mają swoje taki zestaw cieni specjalnych do brwi i wtedy takie nie za ciemne te kolory. Tak. Albo też jak najbardziej można brwi sobie kredką malować. To jest bardzo fajna kredka, tak, można ją, ona jest dość twarda, te kredki do brwi są twarde. No, rozumiem. No i tak właśnie jak się bokiem maluje, to wtedy jest taki też naturalny kolor. Brwi po prostu mają być takim uzupełnieniem całej twarzy, nadają takiej regularności, ale jednak na pierwszym planie gdzieś tam są oczy, więc to jest najważniejsze. Nie jest tak, że źle jest, jak brwi gdzieś tam dominują nad całą twarzą. Więc żeby tak, jeśli w ogóle nie mamy brwi, no jesteśmy w trakcie leczenia, one wypadły, to zaczynamy od tego, że sobie musimy wyznaczyć te brwi. Dobrze. I takim, wiesz co, bardzo prostym sposobem na wyznaczenie tego brwi jest jakiś taki cienki pędzelek, no może być to kredka, wszystko jedno, co tam mamy. I tak, w ten sposób przykładamy ten pędzelek tutaj do kącika zewnętrznego nosa przez zewnętrzny kącik oka i tu możemy sobie jakąś tam kredkę mieć i narysować sobie taką kropeczkę. I to jest miejsce, w którym te brwi nam się mają kończyć. Rozumiem. Tak samo też sobie możemy tak sprawdzać, jak są normalnie brwi, czy one są dobrze wyregulowane, jasne, czy jasne, coś tam trzeba zrobić. Jeśli chodzi o początek brwi, to też tak samo przykładamy sobie tutaj ten pędzelek do zewnętrznego kącika nosa przez wewnętrzny kącik oka. Czekaj, tutaj masz turban, więc musimy trochę niżej. I tutaj gdzieś mniej więcej powinien być początek tych brwi. No, u ciebie już trochę widać te brwi, więc tutaj Ola jest
bardzo dobrze one rosną, więc nie ma się tutaj co czepiać, jeśli chodzi o kształt tych brwi. I najwyższy taki właśnie moment. Tak, bo tak, początek i końca jest nie taki tak trudny, najgorzej to jest to załamanie, żeby nie zrobić sobie tutaj takiej twarzy, wiesz, takiej zawistej, tak, takiej, tak? Ostra, jestem tak cała, jak ostra cały. Tak. No, więc jakby przykładamy sobie tutaj do kącika ust i przez źrenicę oka, tylko patrząc na wprost, bo się dobrze, dobrze. To jest istotną sprawą. I tu gdzieś mniej więcej w tym miejscu te brwi powinny się nam załamywać. Też sobie namalujemy taką małą kropeczkę i potem będziemy te brwi po prostu sobie zmywać. I możemy tak, potem albo kredką, no zależy kto tam, kto co lubi, wiesz, jak nie wiem, jak ci Ola było wygodniej. Można albo kredką tak bokiem sobie po prostu lekko połączyć te wszystkie razem kropeczki. Punkty. Tak, te punkty. Tylko nie taką jedną kreską, tylko tak lekko bokiem właśnie, żeby to było jak najbardziej naturalne. Aha, takie włoski. Ja też bardzo lubię malować te brwi cieniami, taki musi być pędzel taki właśnie ścięty. Do tego. No właśnie, ten pędzel ścięty mi się wydaje jest taki nawet łatwiejszy, bo nawet nadaje takiej grubości. Tak, też tak mi się wydaje, że to jest lepiej. I to też jest takie łatwiejsze. Także może ja ci namaluję, wiesz, jedną brew, dobra, a potem ty sobie spróbujesz drugą. Weź, bo się boję. Nie, tak nie, wiesz, niedużo tego nakładamy, jakiś jaśniejszy taki odcień. Dobra. I powolutku sobie te brwi tutaj zarysujemy. Jak w ogóle brwi nie mam, to też może kredką jest bardziej wtedy łatwiej. Tak, bo nawet jak tych włosków jest, wiesz, nawet kilka dosłownie, kilka, dokładnie, to tak, ona się jakoś tak, ten kolor się zaczepi. Tak, tak samo jak z rzęsami. Wiesz, czasami jest tak, że w ogóle się nam wydaje, że nie mamy tych rzęs, że w ogóle ich nie widać. Albo są takie potem króciucienkie, tak, króciucienkie, tak? Tak, to ja wtedy właśnie zawsze mówię, żeby zrobić taki, wiesz, test tuszu do rzęs, czyli po prostu sobie wytuszować te rzęsy i się okazuje, że wydaje nam się, że nic nie ma, tam są parę nakrzyż tych rzęs i całkiem nieźle to wygląda. A jak w ogóle nic nie ma, no to warto też sobie nawet tą kreską tak troszkę. Kreską tak, podkreślić ja oko, tak, bo one są wtedy, są wyraźniejsze. Tak. I też zawsze trzeba pamiętać, to wiesz sama, że to po prostu odrośnie, że to, tak, że to nie. Jeżeli chodzi na przykład o przyklejanie rzęs, to jest dla mnie coś awykonalne, to już trzeba jest wyższa szkoła jazdy. Tak, no zresztą w trakcie leczenia też chyba nie jest to rekomendowane, żeby rzęsy przyklejać. Przyklejać, tak, ze względu pewnie na te kleje. Bo te kleje tak mogą być, jest jednak wrażliwa ta cera i jednak tak trzeba bardziej z... No i te brwi, tak jak mówię, tak one, jak one są delikatnie zrobione, to wtedy jednak twarz jest taka bardziej wyraźna i potem te kropeczki można sobie po prostu zmazać tam patyczkiem, czy akurat ja tutaj pędzelkiem, bo one są nam niepotrzebne. No i też patrzymy sobie do oka, prawda? Jak nie ma, no, wiecie co, jak nie ma tych, jak nie ma rzęs, no to wtedy nie będziemy bardzo mocnych robić tych brwi, żeby, no tak, no bo jest delikatniejsze to oko. No musi być takie brwi tak jakby gdzieś tam tak, w tyłu. No tak, żeby nie było, że ja idą brwi, tak, potem idą brwi, ja, a potem wiesz, dokładnie. No. Tak. Więc Ola, to teraz spróbuj sobie, kochana. Ja. Tak, zrobię tym pędzelkiem albo może troszeczkę tą kredką. No tak, najpierw może będzie... tak, zrobię sobie tak jak mówiłaś, tu. Tak, tą kropeczkę. O matko. Dobra, potem tu. Tu ma się kończyć. A teraz tak zewnętrzny kącik ust i przez środkową źrenicę, wiesz, przez źrenicę oka. Aha, czyli gdzieś, no tak mniej więcej tak jak masz. O, to całkiem... Możesz sobie takim bokiem, teraz... możesz spróbować tym albo tym, jak spróbuję jest, wiesz, tym, jak jest wygodniej. No ci powiem, że całkiem nieźle i nie jest to takie trudne. Tak. Jak sądzisz? Tak, myślę, że super, że doskonale sobie poradziłaś, Ola, więc tylko kwestia wprawy, ćwiczeń i to na pewno będzie, wiesz, po tygodniu już super. A powiedz mi jeszcze, bo mam takie pytanie, jak to jest, czy te triki, czy te wskazówki są tak naprawdę odpowiednie dla kobiet w każdym wieku, czy to jest, powiedzmy, jak to wygląda? Ty masz większą perspektywę, robicie różne warsztaty z fundacją, więc... Tak, wiesz co, w każdym wieku przychodzą do nas panie i 60 lat, i 70, słuchajcie, i bardzo często jest tak, słuchajcie, że one pierwszy raz w życiu w ogóle makijaż robią. No i tak, jak zaczną, jak to sobie zrobią, zobaczą, że wow, to nie jest takie bardzo trudne i że bardzo ładnie wyglądam, więc one potem sobie robią te makijaże i często
potem też mamy taką informację zwrotną, że Boże Święty, pierwszy raz zaczęłam się malować w wieku, nie wiem, 60 lat i że umiem, że nie robiłam tego wcześniej, tak? Czyli dokładnie. To jest też kwestia takiej trochę wiary w siebie i można też powiedzieć przewrotnie, że ta choroba może nam pomóc odkryć tę Kubię. Coś to nie tak prawda, nie jest taka prawda, że tak ją kamufluje, tak? Czyli to wszystko tak naprawdę... To jest takie czasami też, wiesz, moment tak naprawdę takiego zatrzymania się w życiu, bo często jest tak właśnie, że całe życie, wiesz, dzieci, praca i tak dalej, gdzieś tam się kobiety często tak gdzieś tam się poświęcają, a to jest też taki moment, że teraz tak, jestem ja ważna, tak, prawda? Nigdy w życiu się nie malowałam, a teraz zacznę się malować. Zdecydowanie tak. No. Często zauważyłam też, że po chemiach, czy ogólnie po takim gorszym samopoczuciu, mam takie cienie pod oczami, tak? Nie jest to może związane jeszcze ze zmarszczkami, aczkolwiek lata lecą, jak to się mówi. Co w takim bądź razie mogłabym zaradzić na to? No często jest tak, to prawda, że ta cera jest, wiesz, taka trochę przeszarzała, taka zmęczona, więc myślę, że korektor jest bardzo ważny i z korektorem to jest tak, że często jak go nie używałyśmy, to nam się wydaje, że w ogóle, po co mi ten korektor, a jak się zacznie go używać, to faktycznie jest efekt. Bo jest różnica między korektorem pod oczy, a korektorem powiedzmy na niedoskonałości, tak? Bo ten pod oczy jest chyba... Lżejszy, taki bardziej płynny, tak. Ja zawsze pod oczy taki uważam, że dobry jest korektor, taki wpłynie, on może być właśnie w takim pędzelku albo taki wyjmowany i wtedy jest delikatniejszy, nawet jak są potem zmarszczki, to on tak nie podkreśla. A korektor taki w kremie, on jest cięższy, bardziej kryjący i wtedy on fajnie wygląda gdzieś tam, wiesz, punktowo na twarzy, tak. A taki wpłynie i odcień ładnie. Też trzeba wybrać odpowiedni. Wiesz co, korektor powinien być taki ton jaśniejszy od cery, nie za jasny, bo wtedy jak jest za jasny ten korektor, no to będzie nam się taka odcinać po prostu. Ale też i nie za ciemny, żeby on jednak tam ton rozjaśniał te miejsca, gdzie potrzebujemy. Okej, dobrze. I troszeczkę tak, Ola, tu, do góry spójrz. Korektor tutaj wewnętrzne kąciki oczu nakładamy. Troszkę możemy sobie tutaj w te zewnętrzne kąciki nałożyć. No i potem go lekko palcem czy pędzelkiem. No tak, bo palec, prawda, zawsze to jest taka temperatura nasza. Tak, ja też tak uważam, że podkład na przykład fajnie jest nakładać też palcami wcale sobie, a nie pędzelkiem, bo on się wtedy... Albo gąbką. Tak, albo gąbeczką też, tak. No. Także ten korektor uważam, że ważny jest. Słuchaj, nawet tak jak jesteś w szpitalu, masz taki gorszy dzień, nie chcesz się bardzo malować, to uważam, że trochę korektora pod oczy, po prostu troszeczkę przypudrować sobie buzię, usta nawet sobie pomalować. Błyszczykiem nawet, takim bezbarwnym. I wiesz co, Ola, bardzo ważne, nie wiem, czy ty używałaś róż. No właśnie, wiesz co, z tym różem to ja zawsze miałam problem, bo jak idę do drogerii, to tak mam takie od razu pierwsze pytanie do pani i mówię, proszę mi podać taki, żeby mi krzywdy nie zrobił, tak? Bo nie chcę sobie zrobić tak zwanej ruskiej lalki. Tak, dobierać właśnie korektor, tylko już róż. Róż, to jest w ogóle, jak się śmieję, taka magiczna różdżka i to jest właśnie jest on dosłownie, jak ja pamiętam, że kiedyś pracowałam jeszcze w telewizji, to rano były programy takie, wiesz, tam o godzinie, nie wiem, 5 rano i te dziennikarki takie biedne szły w ogóle tu widziały na oczy i właśnie ten róż to był taki, daj kochana, daj zdrowia kochana i ten róż to słońce jest taka magiczna, w moment możemy zrobić taki efekt, wiesz, świeżości, mimo że może nawet wcale tak się, wiesz, nie czujemy, jesteśmy zmęczony, a ten róż działa i uważam, że pamiętam, warto. Jak tak, moja babcia mi zawsze opowiadała, że tak podstrzypywały się kobiety się kiedyś, żeby troszeczkę tego kolorku zabrać. Tak, więc ja ci pokażę, fajnie jest na początku takim pudrem brązującym troszeczkę sobie, wiesz, wymodelować lekko buźkę. To też jest fajne, tak, bo na przykład jesteśmy, nie wiem, jest zima, nie jesteśmy opalone, a w ten sposób możemy sobie bardzo taki fajny efekt, takiej świeżej troszeczkę opalenizny wymodelujemy tą buzię. Czyli tak nakładamy, może troszeczkę ściągnąć policzki i takie sobie, patrz, tutaj trójeczki, zaczynamy odtąd, troszkę pod kością policzkową i lekko tutaj na żuchwę, taką trójeczkę rysujemy. Super, taki fajny patent jest, no i to wtedy tak wygląda naturalnie, nie jest, wiesz, możesz sobie to jeszcze spróbować. Tak niedużo, żeby ten brązer taki był, wiesz, lekko delikatny. Okay. I tu w tych miejscach, wiesz, pod kośćmi troszkę mocniej, dlatego że ciemne kolory jakby, wiesz, chowają, a jasne uwypuklają. Czyli to, co chcemy uwypuklić, chcemy wyeksponować te kości, to żeby one takie były, wiesz, jasne, to wtedy możemy tutaj sobie właśnie różem dać, a tu pod spodem troszkę ciemniej, żeby jeszcze ładniej nam to, no troszkę szyję. Zawsze, żeby no tak, żeby wiecie, co, tak, wyrównanie takie. Wyrównanie takie, żeby nie było maski. I teraz do różu fajnie jest taki ścięty pędzelek. Aha. Czasami jest w zestawie z tymi różami, a czasami jest, wiesz. No i tak róż to tak naprawdę, jeśli chodzi o kolor, to takie chłodne typy urody, czyli to mogą bardziej gdzieś w róż tam, żeby on wpadał, albo w takie brzoskwinie, takie cieplejsze. Aha, no, wydaje mi się, że u ciebie będzie bardzo ładnie
taki odcień takiego pudrowego różu. No i róż tak, takim ściętym pędzelkiem troszkę się różnie. Teraz mam uśmiechnąć się, co mam zrobić? Tak, uśmiechnij się. Takie puszki się wtedy fajne robią, jak się uśmiechamy. I lekko na szczytach tych puszek ten róż w stronę skroni prowadzimy. I ten pędzel jest tak ścięty, że on wtedy, wiesz, ładnie, naturalnie nam ten róż, niedużo, dosłownie takie muśnięcie. No. Już zawsze ta buźka jest taka, wiesz. Dobra. Super. No, także troszeczkę, niedużo tego różu. No, możemy też sobie trochę różu wziąć tutaj pod łukiem brwiowym. Tak, ale też chciałabym tak się zapytać, tak? Bo jest coś takiego, jak takie kosmetyki czasami są przywiednym, czyli mamy i możemy stosować to jako delikatną taką bazę na powieki, troszeczkę tak na usta i nawet róż. I to jest też super, to super, że możemy mieć malutkie w torebeczce dokładnie i do tego tam właśnie pudr i wcale nie trzeba tych kosmetyków mieć nie wiadomo jakie ilości i też wiadomo, chodzi o koszt. Tak? Czyli nie trzeba nie wiadomo ile w to inwestować. Czyli to też jest róż wtedy jest w kremie, on jest fajny, bo on może być jako błyszczyk, jako róż używany. I wtedy tylko jest taka zasada, że ten róż nakładamy na podkład, czyli nie pudrujemy, wiesz, od razu bezpośrednio na tak skórę. Troszeczkę jak ci murarze klepiemy dosłownie. Fajnie, dobrze. Także mówię, troszeczkę tego różu, wiesz, brwi namalować, rozświetlić może jakimś jasnym cieniem powieki. I co, możemy troszeczkę usta też podkreślić. Może to być zwykły błyszczyk, możemy też z kontrówką. Tak, teraz w zimę to nawet takie są, prawda, te pomadki chroniące nas przed mrozami. I to też już te usta, już im nadaje jakąś taką soczystość. Tak, no i tak usta każde mają taki swój pigment. I często te szminki, na przykład ta sama szminka będzie u jednej osoby wyglądać innym, miała odcienia u jednej innej. Więc jeśli chodzi o szminki, to fajnie sobie najpierw usta trochę przypudrować, zanim nałożymy. A jeśli błyszczyk, to po prostu bezpośrednio. Rozumiem. No, to też jest ciekawe. Masz chęć na błyszczyk? Może być błyszczyk. Tak, masz taki piękny tutaj różowy sweter do tego turbanu. Myślę, że to będzie bardzo, bardzo ładnie. No i to jest tak coś, co możemy szybko zrobić. To jest prosto, a myślę, że działa. No zawsze tak się poczuć po prostu. To jest też taki różowy cukiereczek. No pewnie, super. Fajnie. Zawsze właśnie paniom mówię, żeby one codziennie rano po prostu troszeczkę próbowały, nawet jak nie chcą, nawet jak się gorzej czują, choć trochę, błyszczyk troszkę tam po prostu przypudrować ten nos, naprawdę. Ma to takie działanie też, takie terapeutyczne, że potem gdzieś idziemy, patrzymy w lustro, przechadzając się nawet wygląda w domu, tak, nie? Że gdzieś tam sobie zerknę i faktycznie się sobie podobam, tak? Czyli te drobne rzeczy, ja też uważam, że w tych takich ciężkich sytuacji składanie do kupy tych takich drobnych elementów pomaga nam przejść przez ten trudny czas. Przejdziemy teraz do trochę innego tematu, myślę, że bardzo istotnego, jeżeli chodzi o jakość życia w chorobie onkologicznej, o rekonstrukcji piersi i przybliży ten temat, powie dr Piotr Nowaczyk, chirurg, onkolog, pracujący w Wielkopolskim Centrum Onkologii na oddziale chirurgii onkologicznej chorób piersi. Utrata piersi czy jej zniekształcenie w wyniku zabiegu chirurgicznego dla wielu pań jest nie tylko problemem medycznym, ale przede wszystkim psychicznym. Jej stratą, z którą nie potrafią się pogodzić, o czym wiem z własnego doświadczenia, niektóre kobiety, a sama zdecydowałam się na rekonstrukcję piersi, chociaż nie z powodu utraty piersi, a jednak żeby poprawić swoją sprawność fizyczną, chcąc uprawiać swoje ulubione sporty. U mnie był to długotrwały proces kilku zabiegów, ponieważ mój zabieg chirurgiczny był bardzo radykalny i z metodą Halsteda z usunięciem mięśnia piersiowego, bardzo dół pachowy był do
mówiąc dokładnie, do zrobienia, właśnie do usprawnienia ręki, która była mało sprawna. Obecnie mamy coraz lepsze metody i technologie rekonstrukcji piersi, które, jak już powiedziałam, przedstawi nam dr Piotr Nowaczyk. Pan doktor poinformuje nas również o tym, w jakim zakresie obecnie mamy możliwości rekonstrukcji, jak i ich refundacji. Zapraszam pana doktora Piotra Nowaczyka. Dzień dobry. Nazywam się Nowaczyk Piotr, jestem chirurgiem onkologiem z oddziału chirurgii onkologicznej chorób piersi Wielkopolskiego Centrum Onkologii. Chciałbym powiedzieć kilka zdań na temat rekonstrukcji piersi, to jakie to stanowi wyzwania i jakie problemy napotykamy w trakcie całego procesu rekonstrukcyjnego. Rak piersi w Polsce to jest problem narastający, to wszyscy doskonale wiemy. Ilość zachorowań łącznie w tej chwili zbliża się do 20 tysięcy. Może bardziej sobie uzmysłowimy ten problem, jakbyśmy połączyli łącznie 5-letnią ilość zachorowań, bo tu już liczba 100 tysięcy zachorowań w ciągu 5 lat robi naprawdę wrażenie. Chirurgia jest tylko jedną z metod leczenia raka piersi. Trzeba pamiętać, że leczenie odbywa się w zespole interdyscyplinarnym i w panelu tych działań chirurgicznych, poza panelem typowo związanym z leczeniem raka piersi, mamy także cały panel działań rekonstrukcyjnych, które my jako chirurdzy onkolodzy oferujemy i jesteśmy w stanie pacjentkom zaproponować. Szacując ogólne ryzyko zachorowania w ciągu całego życia, mniej więcej 1/8 kobiet zachoruje na raka piersi, z czego część tych kobiet wymaga wykonania zabiegu mastektomii. Z różnych tytułów. Część kobiet wymaga tego ze względu na niewielką objętość własnego gruczołu piersiowego, część z tytułu tego, że posiada chorobę wieloogniskową bądź wieloośrodkową i niemożliwe jest wykonanie zabiegu oszczędzającego. Mastektomia jest zabiegiem okaleczającym. Wiąże się z utratą czucia skórnego, utratą możliwości karmienia, utratą kompleksu otoczkowo-brodawkowego, zaburzeniami czucia, zaburzeniami socjalnymi, seksualnymi, kosmetycznymi, cały szereg powikłań i cały szereg zaburzeń zarówno sfery fizycznej, jak i socjalnej. Rekonstrukcja piersi jest opcją dla każdej kobiety, która poddawana jest leczeniu chirurgicznemu raka piersi. Na początku leczenia istotna jest bardzo rozmowa, ustalenie wskazań oraz możliwości wykonania takiej rekonstrukcji. Pamiętać należy o tym, że zabieg taki nie może stanowić przeszkody, a nie opóźniać właściwej terapii chirurgicznej bądź systemowej raka piersi, czyli tych terapii, które proponowane są na początku leczenia. Jedynym całkowitym przeciwwskazaniem na tą chwilę do rekonstrukcji jednoczasowej jest zapalna postać raka piersi. Wszystkie inne przeciwwskazania uważamy na tą chwilę za przeciwwskazania względne. Dobór metody rekonstrukcji powinien się odbywać i powinien zostać omówiony w zespole wielospecjalistycznym. I ten dobór opiera się na kilku ważnych aspektach. Przede wszystkim na woli pacjentki dotyczącej takiej rekonstrukcji, na planowanym leczeniu raka piersi oraz na szeregu czynników związanych z budową ciała. Przede wszystkim wysokie BMI powyżej 35 jest tutaj istotnym aspektem stanowiącym przeciwwskazanie do różnych działań rekonstrukcyjnych z tytułu komplikacji septycznych, ewentualnych przedłużonych łąkotoków czy problemów z miejscami dawczymi. Problemem stają się też nałogi, w szczególności rzeczą, na którą bardzo zwracamy uwagę, jest palenie tytoniu. Jest to bardzo istotny czynnik zaburzający gojenie ran i wpływający na powstawanie lokalnej martwicy. Oceniamy także schorzenia współistniejące pacjentki. Szczególne znaczenie ma tutaj niekontrolowana cukrzyca bądź zaburzenia krzepnięcia pod postacią trombofilii, które mogą wpływać na wykrzepianie w drobnych naczyniach istotnych przy rekonstrukcji piersi. Oceniamy także oczywiście wszystkie obawy i staramy się wyjaśnić wszystkie wątpliwości, które pacjentka przy tak złożonym procesie posiada. Szczególnej dyskusji wymagają te czynniki ryzyka dodatkowe, które wspomniałem przed chwilką. Czynniki te powinny zostać w sposób bezdyskusyjny i bez żadnej wątpliwości przedyskutowane z pacjentką. I szczególnie powinniśmy zaznaczyć to wszystko, co się może wydarzyć, czyli ten moment ewentualnego przedłużonego gojenia ran, ewentualnych zwiększonego ryzyka martwicy płatów skórnych, a także odsłonięcia czy konieczności usunięcia implantu, co też również może się zdarzyć.
Finalnym etapem rekonstrukcji jest oczywiście rekonstrukcja kompleksu otoczkowo-brodawkowego. Ona może odbyć się w sposób chirurgiczny bądź w coraz popularniejszym sposobem, jakim jest tatuaż trójwymiarowy. My też często proponujemy łączenie tych dwóch metod, odtwarzając wyniosłość brodawki, która następnie jest uzupełniona tatuażem trójwymiarowym. Operacje korekcyjne, które są nieodłącznym elementem każdego procesu rekonstrukcyjnego, powinny zostać także wspomniane i omówione już podczas pierwszego spotkania z pacjentką. Należy pamiętać, że nawet rekonstrukcja jednoczasowa nie jest nigdy i prawdopodobnie nie będzie nigdy rekonstrukcją jednoetapową. Często konieczne są zabiegi wtórne, takie jak przeszczepy tłuszczu własnego, zabiegi mastopeksji, czyli podniesienia piersi, korekcje defektów konturowych w obrębie piersi, wycinania, czyli posukcje, a także zabiegi symetryzacji, które coraz powszechniej wchodzą w nasz codzienny panel zabiegów operacyjnych. Taka informacja o tym zabiegu rewizyjnym czy korekcyjnym powinna być w sposób też jasny i precyzyjny przekazana już na samym początku procesu rekonstrukcyjnego. Wreszcie w coraz szerszym zakresie stosowane są zabiegi oszczędzające kopertę skórną wraz z kompleksem otoczkowo-brodawkowym. Trzeba pamiętać, że zabieg oszczędzający kompleks otoczkowo-brodawkowy jest onkologicznie zabiegiem równoważnym do zabiegu klasycznej mastektomii. Brodawka traktowana jest wtedy jako kolejny margines resekcji. Istotne jest to, aby nowotwór w trakcie takiego zabiegu został usunięty w sposób radykalny. Zachowanie takiego pełnego płaszcza skórnego oczywiście wiąże się z większą satysfakcją z rekonstrukcji, a także z poprawą jakości życia. Najczęściej dobieramy także cięcia, które są cięciami kosmetycznie niewidocznymi, ukrytymi, które znajdują się w kwadrantach dolno-zewnętrznych piersi bądź w fałdzie podpiersiowym. Dodatkowej dyskusji wymaga oszczędzenie kompleksu otoczkowo-brodawkowego. Jest to potencjalny dodatkowy punkt powikłań, przedłużonego gojenia, martwicy skórnej, a także zaburzeń czucia, utraty pigmentacji czy utraty projekcji piersi. Wspominamy również coraz częściej ze względu na popularność tego tematu możliwość wystąpienia chłoniaka związanego z implantami piersi. Jest to schorzenie bardzo rzadkie, w sposób jakby udokumentowany na świecie jest niewiele ponad 1000 takich przypadków. Natomiast jest taka informacja także w sposób jasny i precyzyjny pacjentce przekazana i omówiona. Problemem dla nas największym, którym się spotykamy w naszej codziennej praktyce, to jest dobranie rekonstrukcji czy dobranie sposobu rekonstrukcji u pacjentki, u której planowana jest radioterapia. Radioterapia to zwiększona ilość powikłań, to większa ilość przykurczu torebkowego, większa ilość potencjalnych zabiegów korekcyjnych, większa ilość niepowodzeń rekonstrukcji, a także w sposób ewidentny w pewien pogorszenie efektu kosmetycznego, funkcjonalnego i zadowolenia pacjentki z zaproponowanej rekonstrukcji. Bardzo ważnym aspektem całego procesu rekonstrukcyjnego jest wpływ na odtworzenie wszystkich aspektów psychologicznych, na poprawę jakości życia, na poprawę stopnia szybszego powrotu do równowagi psychofizycznej, na traktowanie choroby nowotworowej z mniejszym lękiem, na większą wiarę prawdopodobnie w wyleczenie, czy na stworzenie tego komfortu psychicznego, który umożliwia zachowanie stylu ubierania się, aktywności fizycznej, czy także sfery życia intymnego. Rekonstrukcja powinna być przedyskutowana zawsze, niezależnie od tego, czy mastektomia wynika ze wskazań medycznych, czy też jest indywidualnym wyborem pacjentki. Przedstawić należy i omówić wszystkie metody tej rekonstrukcji i tak naprawdę warunkiem tej rekonstrukcji poza wolą pacjentki jest jej odpowiedni stan ogólny oraz oczywiście umożliwiające stosowanie choroby nowotworowej. Jeżeli takiego postępowania nie proponujemy, powinny być w historii choroby pacjentki odnotowane przyczyny braku zaproponowania zabiegu rekonstrukcyjnego na każdym etapie choroby. Staramy się unikać tego klasycznego obrazu, jaki generowany był przez pacjentki po mastektomiach, w sposób coraz szerszy wprowadzając wszystkie zabiegi umożliwiające zachowanie koperty skórno-podskórnej gruczołu piersiowego. Jest to wspomniana już wcześniej przeze mnie mastektomia z zaoszczędzeniem kompleksu otoczkowo-brodawkowego, ale także mastektomia z zaoszczędzeniem płatów skórno-podskórnych, czy wreszcie mastektomia, przy której redukujemy i podnosimy płaszcz skórno-podskórny, tak aby umożliwić jednoczasowe rekonstrukcje.
Jeżeli chodzi o moment rekonstrukcji, rekonstrukcję podzielić możemy na rekonstrukcje jednoczasowe, czyli takie, które wykonywane są w momencie pierwotnego zabiegu onkologicznego, a także rekonstrukcje odroczone, wykonywane po zakończeniu zasadniczych etapów chirurgicznych leczenia. Te rekonstrukcje mogą być wykorzystane z użyciem ekspanderów, implantów bądź tkanek własnych. Jeżeli chodzi o rekonstrukcje jednoczasowe, to rekonstrukcje alloplastyczne są to rekonstrukcje z wykorzystaniem implantów. Jednym z implantów jest ekspander, czyli czasowa proteza, która stopniowo dopełniana jest solą fizjologiczną, odtwarzając tą wyniosłość piersi. Drugą metodą jest rekonstrukcja z użyciem implantu ostatecznego. Każda z tych metod ma swoje wady i zalety. Rekonstrukcja jednoczasowa odtwarza w większości od razu wyniosłość piersi, zachowując najbardziej pierwotny kształt. Przy rekonstrukcjach odroczonych zawsze mamy możliwość zabiegów korekcyjnych i poprawek w trakcie wymiany ekspandera na implant ostateczny. Jeżeli chodzi o położenie wszczepu w obrębie piersi, to w tej chwili wyróżniamy dwie zasadnicze metody rekonstrukcji. Rekonstrukcję podmięśniową, czyli subpektoralną, gdzie implant zlokalizowany jest pod mięśniem piersiowym większym, i coraz częściej stosowaną rekonstrukcję prepektoralną, gdzie implant położony jest w obrębie loży po usuniętym gruczole i pokryty głównie tkanką podskórną i skórą pacjentki bez angażowania do tej rekonstrukcji mięśnia piersiowego większego. Wybór tej metody rekonstrukcji, kwalifikacja pacjentki do danej metody jest procesem dość skomplikowanym i tak naprawdę zawsze zastrzegamy sobie możliwość podjęcia tej ostatecznej decyzji już w trakcie zabiegu operacyjnego. Do uzupełnienia płaszcza mięśniowego bądź podparcia płaszcza skórnego w trakcie rekonstrukcji używane są różnego rodzaju wszczepy. Te wszczepy mogą być wszczepami stworzonymi z tkanki własnej pacjentki, takie jak przeszczepy od naskórkowanej skóry, czy też płaty tkankowe, takie jak płat TDAP czy płat LD. Mogą to być biologiczne wszczepy, takie jak bardzo popularne ADM-y, czy wreszcie wszczepy syntetyczne pod postacią siatek całkowicie lub częściowo wchłanialnych. Jeżeli chodzi o algorytm takiej rekonstrukcji jednoczasowej i dobór czasu wykonania tej rekonstrukcji, problem jest dość złożony. Każde towarzystwo onkologiczne europejskie ma swój algorytm i z reguły ten algorytm opiera się na tym, czy pacjentka w leczeniu pooperacyjnym ma planowaną radioterapię, czy nie. Jeżeli tej radioterapii planowanej nie ma, wybór jest dość prosty, bo możemy zaoferować rekonstrukcję jednoczasową z kompletnym zachowaniem płaszcza skórnego, czyli zabieg nipple sparing mastektomii. Jeżeli radioterapia jest planowana, drugie z kilka, może to być rekonstrukcja jednoczasowa z pozostawieniem implantu ostatecznego do radioterapii, może to być rekonstrukcja jednoczasowa z wszczepieniem ekspandera, który wymieniamy na którymś etapie, biorąc pod uwagę czas planowanej radioterapii, bądź może to być rekonstrukcja całkowicie odroczona, gdzie po radioterapii proponujemy zabieg z wykorzystaniem płatów tkankowych. Czym się różnią te dwa typy położenia implantów? No przede wszystkim tym, że w lokalizacji prepektoralnej implantu utrzymujemy całkowicie funkcję mięśnia piersiowego większego, otrzymujemy bardziej naturalny kształt i konsystencję piersi, mamy mniejszą powierzchnię rany, co się z tym wiąże, też mniejsze dolegliwości bólowe i szybszy powrót do zdrowia. Jest kilka rzeczy, które należy mocno przeanalizować, planując taką rekonstrukcję, czyli przebytą uprzednio radioterapię, to czy mamy do czynienia z pacjentką palącą papierosy, jaka jest grubość, czy ukrwienie płaszcza skórnego, czy BMI jest powyżej 35, bo to jest istotny również czynnik ryzyka, jaka jest planowana gramatura implantu, jego wielkość, czy objętość, którą chcemy zastosować, bo też nie do każdej wielkości implantu ta rekonstrukcja jest odpowiednia. Z drugiej strony zawsze w trakcie zabiegu jesteśmy w stanie wykonać i podjąć tą decyzję śródoperacyjnie, bazując na tych czynnikach indywidualnych pacjentki, które oceniamy przed operacją i także na śródoperacyjnej stwierdzonej grubości płata, czy też jego perfuzji. Możemy przerzucić się z rekonstrukcji jednoczasowej, jednoetapowej na dwuetapową. Możemy też zrezygnować w najgorszym przypadku z takiej rekonstrukcji, pozostawiając pierś do rekonstrukcji odroczonej
i też mamy w pewien sposób wolną rękę, jeżeli chodzi o wybór położenia implantów w zależności od warunków śródoperacyjnych. Kilka przykładów pacjentek, u których rekonstrukcja była wykonana w naszym ośrodku. Pacjentka z mutacją genu BRCA1 i rakiem piersi prawej. Wykonana rekonstrukcja jednoczasowa z subpektoralnym położeniem implantu. Pacjentka z wieloogniskowym procesem nowotworowym, wymagająca redukcji piersi. Rekonstrukcja jednoczasowa z zastosowaniem implantu i przeszczepem kompleksu otoczkowo-brodawkowego. Pacjentka z implantem, rekonstrukcją jednoczasową, implantem zlokalizowanym prepektoralnie. Kolejny przykład jednoczasowej rekonstrukcji z implantem zlokalizowanym prepektoralnie. Czy wreszcie kolejny zabieg, gdzie również wykonana była rekonstrukcja prepektoralna, ale implant pokryty został tylko i wyłącznie tkankami własnymi, czyli odnaskórkowanym płatem skórnym pacjentki oraz płaszczem skórno podskórnym. I wreszcie przykłady rekonstrukcji obustronnych, czyli najczęściej stosowane w zabiegach redukujących ryzyko u nosicielek mutacji. Rekonstrukcja obustronna z przeszczepem kompleksów otoczkowo-brodawkowych, czy rekonstrukcja obustronna prepektoralna z wszczepieniem obustronnym implantów. Jeżeli chodzi o rekonstrukcję odroczoną, zarezerwowana głównie dla pacjentek po bardziej złożonym leczeniu onkologicznym, do wykorzystania płaty uszypułowane, czyli rzecz, którą na co dzień stosujemy w warunkach naszych oddziałów chirurgii onkologicznej, płaty wolne, które są domeną chirurgii plastycznej, czy wreszcie połączenie tych tkanek autologicznych i implantów. I tutaj kilka również przykładów. Rekonstrukcja odroczona z wykorzystaniem ekspandera, rozprężeniem, wytworzeniem wyniosłości piersi i umiejscowieniem implantu ostatecznego i rekonstrukcję z wykorzystaniem płatów z mięśnia najszerszego grzbietu. Sytuacja w trakcie modelowania piersi i stan po wymianie ekspandera na protezę ostateczną i symetryzacji. I kolejny taki przykład, stan po wypełnieniu ekspandera i stan po wymianie ekspandera na protezę oraz rekonstrukcji fałdu podpiersiowego. Dla przykładu blizna po pobraniu płata z mięśnia najszerszego grzbietu, którą też staramy się planować tak, aby ukryła się w liniach bielizny pacjentki. Inne bardziej złożone rekonstrukcje, takie jak rekonstrukcje płatami tram czy dieb, zarezerwowane tak naprawdę dla chirurgii plastycznej. Kilka zdań jeszcze odnośnie przeszczepów tłuszczu własnego. Użycie wolnego przeszczepu tłuszczu własnego pobranego w trakcie liposukcji przyczynia się do całkowitego odtworzenia piersi. Nieliczne doniesienia na ten temat, natomiast dla nas stanowi to możliwość uzupełnienia wszystkich defektów konturowych, pogrubienia czy poprawy jakości płaszcza skórnego, poprawy jakości żywotności tkanek użytych do rekonstrukcji, czy wreszcie uzupełnienia objętości, które możemy zastosować także przy zabiegach oszczędzających. Ta klasyczna technika przeszczepu jest całkowicie bezpieczna u pacjentek z rakiem piersi. Nie stosujemy przeszczepów wzbogaconych w komórki macierzyste. Technicznie jak to wygląda? Pobranie tłuszczu, przeszczep w obrębie blizny po mastektomii, gdzie możemy w pewien sposób uzyskać odtworzenie, wykonać rigotomię, troszeczkę uruchomić bliznę, uzyskać dopełnienie efektów konturowych. I na koniec jeszcze przykład rekonstrukcji kompleksu otoczkowo-brodawkowego. Omawiając rekonstrukcję, trzeba wspomnieć kilka słów na temat powikłań. Powikłania najprostsze, najczęstsze, takie jak krwiak w loży pooperacyjnej, czy powikłania gorszego kalibru, gdzie na skutek zapalenia tkanki podskórnej i rozejścia rany może dojść do utraty implantu. Przy rekonstrukcjach z płatami oczywiście wszelkiego rodzaju niedokrwienia czy martwice brzeżne, które też wymagają dalszych zabiegów korekcyjnych. Czy w Polsce dysponujemy wszelkimi narzędziami, które chcielibyśmy móc i wykorzystywać w trakcie rekonstrukcji? No niestety nie. Po pierwsze, problemem jest dostępność rekonstrukcji jednoczasowych w ośrodkach onkologicznych. Po drugie, dużym problemem jest sama wycena procedur i zabiegów rekonstrukcyjnych. Z tego tytułu, że jeżeli chcielibyśmy wykonywać rekonstrukcję na zupełnie europejskim poziomie, używać do tego dość swobodnie, tak jak w innych krajach, siatek syntetycznych czy wreszcie siatek biologicznych, no to niestety poziomy refundacyjne nie uniemożliwiają wykorzystanie tego w taki sposób w codziennej naszej praktyce.
Niemożliwe jest wykorzystanie w warunkach naszej pracy implantów nowej generacji, implantów lekkich, które miałyby zastosowanie zwłaszcza u pacjentek młodych, młodszych, czy pacjentek z dużą objętością gruczołu. No i wreszcie brak procedur, które umożliwiają refundację wszystkich zabiegów korekcyjnych i usprawniających, czyli wymiany uszkodzonych implantów, korekcji defektów konturowych czy transferów tłuszczu. To są problemy, z którymi spotykamy się na co dzień, to są codzienne pytania pacjentek u nas w poradni i to są problemy, z którymi my, no, lecząc raka piersi, w sposób, starając się go leczyć w sposób nowoczesny, jesteśmy zmuszeni w jakiś sposób odpowiadać nie wprost. Dziękuję za uwagę. Kobiety z chorobami onkologicznymi mają różne problemy związane z zachowaniem dobrej jakości życia, a w chorobie czy dobrego samopoczucia. Jednak jak wynika z badań, większość pań wskazuje na utratę włosów za najbardziej dramatyczny moment w historii choroby. Psycholodzy i lekarze radzą, aby wcześniej przygotować się do utraty włosów i zaopatrzyć się w perukę, która będzie przypominała do złudzenia naszą fryzurę lub pozwoli nam całkowicie zmienić wizerunek. Jak przekonuje Małgosia Mocny z Peruk Polu, możliwości jest wiele, a wizyta w salonie fryzjerskim i dobór peruki może okazać się nie tak przykry, jak się nam wydaje. Co potwierdza nasza modelka Ola Wiederek-Barańska. Poza perukami możemy też wybrać turbany, chusteczki, czapeczki i miło spędzić czas. Zapraszamy, Małgosię. O włosach porozmawiamy z panią Małgorzatą Mocną, ekspertką w dziedzinie perukarstwa. Cześć, Gosiu. Dzień dobry. A ja nazywam się Aleksandra Wiederek-Barańska i jestem pacjentką onkologiczną. Gosiu, ja już mam pewne zdanie na temat peruk, ale powiedz mi, z jakimi opiniami i doświadczeniami do ciebie przychodzą pacjentki? Czy często przychodzą do ciebie już zaraz po diagnozie, jeszcze ze swoimi włosami i chcą to zrobić, powiedzmy, wcześniej dopasować tę fryzurę, czy już jak chemioterapia już zadziała i przychodzą, powiedzmy, w chusteczce? Bardzo różnie to bywało. Czasami panie przychodzą, jeszcze zaczną chemioterapię, dobrze się czują, przychodzą, żeby zorientować się, jakie są peruki, czy można przymierzyć, czy można je od razu kupić, zadają takie pytania. No, część przychodzi zaraz po chemioterapii i mimo, że się dobrze czują, nadal chcą tą perukę mieć już, tak, żeby być przygotowaną na ten moment, kiedy te włosy wypadną, kiedy nie będzie miała tych włosów. Chciałaby już mieć tą perukę, żeby ją założyć i dalej się czuć dobrze. Natomiast są takie panie, które wolą takie jak ty na przykład, mieć turbany, jakieś chusteczki, też jest im wygodnie. Różnie jest, bardzo jest różnie, bo niektóre panie przychodzą i na przykład chcą mieć taką perukę bardzo zbliżoną do takiej fryzurki, którą miała. Tak, to jest też takie potrzebne. Z różnych powodów, tak. No jedne panie nie chcą zwracać na siebie uwagę, chcą ukryć tą chorobę, tak, bo to zaraz są pytania, jak dobrze wiesz, że a co się stało, dlaczego ty masz inną fryzurę, dlaczego i tak dalej. No tak. To jest takie troszeczkę czasami przykre i krępujące, tak. Oczywiście. Ale są również takie panie, które przychodzą i po prostu chcą zmienić wszystko. Kolor włosów, długość włosów i bez względu na to... Właśnie, czy to właśnie w zależności jest od wieku, czy jak to jest? Właśnie nie, to jest właśnie fajne, takie miłe, zaskakujące, że starsze kobiety przychodzą i one chcą coś zmienić. One są takie radosne, pogodne, mają fajne podejście, tak jak ty. I one właśnie chcą troszeczkę się pobawić tą sytuacją, znaleźć coś, co jeszcze w tym trudnym momencie sprawi, że one będą miały taką radość. No i oczywiście najfajniejszy moment jest to, jak te panie wychodzą, są zadowolone, szczęśliwe, one widzą w tym lustrze piękną nową kobietę. Tak, właśnie, bo to o to chodzi, prawda? Żeby ta peruka nam, powiedzmy, była takim dodatkiem, pomogła, tak? Taka miała też takie zadanie, tak jak makijaż, prawda? Czy tutaj wizyty w salonach, czy w instytutach kosmetologii, również te peruki, żeby nam pomogły zaakceptować siebie na nowo i też odwracały uwagę od tego problemu, że ja mogę powiedzieć tylko za siebie, że ja jak
zachorowałam na początku, to miałam najpierw jedną perukę, potem zaraz sobie kupiłam drugą perukę, potem trzecią, potem czwartą i w końcu miałam ich w sumie pięć. I tak naprawdę to nie chodziło o to, że jedna czy druga mi się nie podobały, tylko naprawdę chciałam się zmieniać w zależności też od nastroju, tak? Bo czasami fajnie, jak ta peruka mi wystawała spod czapki, a czasami chciałam mieć z powrotem krótką fryzurkę, żeby, bo po prostu się w niej nagle odkryłam. Ja na przykład odkryłam, że jest mi bardzo dobrze w krótkich włosach dzięki temu, że miałam króciutką perukę i tak naprawdę nie musiałam nic z nią robić, w ogóle jej nie stylizować i to też było bardzo, bardzo ciekawe. No takie mierzenie peruk, wiesz, też jest fajne, bo panie no nie zawsze mają okazję tak pójść do fryzjera i zmienić sobie kolor włosów czy fryzury, bo wiadomo, nie wiadomo, jak będziemy wyglądały. Zawsze chciałam mieć ciemne włosy, ja zawsze byłam całe życie tak blondynką. Przychodzi i czasami się okazuje, że była blondynką całe życie, a to nagle, Jezu, ja wyglądam fajnie. Miałam długie włosy, mam krótkie. No często takim marzeniem są długie włosy, tak, bo generalnie, no szczególnie te starsze panie, to krótkie, wygodne fryzurki i tak sobie biorą na przykład takie za ramionka włosy i też się cieszą, bawią. Nie każdy ma taką jakąś odporność, powiedzmy, psychiczną na to, żeby te spojrzenia na ulicy odbijały się od nas, tylko często bierzemy je bardzo do siebie. Ja też pamiętam, że nawet jak już te włoski mi odrastają i widzę te spojrzenia ludzi, utrata włosów, prawda, jest taką stygmatyzacją. I właśnie ta choroba pokazuje to bardzo, więc takie salony jak u ciebie są naprawdę, myślę, tutaj na wagę złota, żeby też ktoś tę perukę pomógł nam dobrze dobrać, bo samemu wiemy, że no nie do końca potrafimy dobrać i nie zawsze ta fryzura, którą mieli, tak nam się wydaje, że oto jest, tak mi się wydaje, że ta fryzura na zdjęciu wygląda podobnie do tej, którą miałam i potem ta peruka zupełnie, rzeczywistość w ogóle nie ma nic wspólnego z prawdą i okazuje się, że to jest wcale nie takie proste. Powiedz mi, czy mogłabyś mi pomóc jakoś pokazać, jak się dobiera, czy jest w ogóle jakiś klucz dobierania perułek, czy tak naprawdę patrzymy, o, podoba mi się ten kolor, to próbujemy? Jak to jest? Czy warto jest zmienić na przykład? Jeżeli przychodzi pani, która konkretnie wie, to jaką chce mieć fryzurę, w jakim kolorze, oczywiście próbujemy, mierzymy które ona sobie wybrała. No jeżeli jest zadowolona, to my jesteśmy też zadowoleni. Natomiast jeżeli pani są niezdecydowane, to my też czasami nawet proponujemy jej my jako osoby, które jej wcześniej widziałyśmy, też wyobrażamy sobie ją inaczej, tak? I ona może, nie, ja w tym kolorze nigdy nie miałam włosów, fryzury, ale próbujmy. No i ona wtedy próbuje i też jest często tak, że to, co my zaproponujemy, widząc ją pierwszy raz, okazuje się, że jest okej. Jest z całym dziesiątka, bo macie właśnie, to jest super, macie takie świeże spojrzenie obiektywne. Próbujmy, bo mówię, ja panią widzę inaczej, tak, widzę panią pierwszy raz, więc mówię, spróbujmy, będzie fajnie, będzie pani się podobało, okej, zostaje, jeżeli nie, to szukamy dalej. Także no to nie pozostaje nam chyba nic innego, jak spróbować troszeczkę, zobaczymy, czy ja sobie poradzę, bo mi się wydaje, że to jest takie, już też mam takie doświadczenie, że będzie to dla mnie proste, a okaże się zupełnie inaczej, więc mam nadzieję, że mi pomożesz. Jak najbardziej. No dobrze, gościu, to może ja jakąś przymierzę, tylko wiesz co, powiedz mi, jak się zakłada takie peruki, bo myślę, że nie zakłada się tego jak czapki. No podobnie, ale już ci pokazuję, tylko wybierz, od której chcesz zacząć. No nie wiem, no w sumie byłam kiedyś blondynką, to może tak. Zaczynamy od blondynki, dobrze. Najprostszym sposobem, żeby zapamiętać, gdzie jest tył peruki, to jest metka. No tak. Jak w ubraniu, więc oczywiście. Teraz poproszę. Oczywiście ja to robię tak, że przez pierwszą, drugą perukę pomagam zakładać, trzecią już pani sama zakłada, bo w końcu musi się nauczyć, a pod moim okiem będzie najlepiej. Dobrze. Kciukami proszę, żebyś to przytrzymała. Dobrze, przyłóż do czoła. Dobrze. Tak, a ja ci ją założę. Dobrze, i spójrz na mnie najpierw, nie na lusterko, bo ja muszę ją ci poprawić, założyć, bo takie pierwsze spojrzenie w źle założonej peruce może się skończyć bardzo źle. Źle. To są takie trójkąciki, właśnie muszą być tutaj nad uszkami, żeby ona była równo założona. No, możesz spojrzeć. No, powiem ci, że w sumie nie wygląda to źle, ale no nie wiem. Nie jest źle, ale chyba trochę za młoda. Tak. Nie czuję tego, może widzisz, ty mnie nie znasz i wiadomo, masz takie świeże spojrzenie, ale czuję, że nie pasuje to chyba też tak do mojej takiej osoby, tak do mojego charakteru, no bo to też, nie? Ma znaczenie, bo w ogóle czy jest jakiś złoty klucz doboru perułek, czy dobieramy go do, powiedzmy, do kształtu twarzy, czy do, nie wiem, generalnie jest taka podobań. Zasada, tak, że jeżeli twarz jest bardziej kwadratowa, to wybieramy takie peruki półdługie, tak, żeby można było tutaj skorygować ten kształt, ale najważniejsze jest to, żeby pacjentka się najlepiej w tym czuła.
czasami mamy doradców, rodzina, mąż, dzieci, każdy tak mówi co innego. Natomiast najważniejsze jest samopoczucie osoby, prawda? Ona się w tym dobrze czuje, to tak ma zostać. To tak ma zostać. Dobrze, no to teraz może spróbujemy coś dłuższego. O, może taką. Tutaj przytrzymaj jeszcze kciukami i zakładam. Równe ciebie, tak? Poprawiamy. Troszkę wyżej. Nie wiem, czy lubisz grzywkę mieć prosto, czy nie, ale zrobimy. Mhm. Nie wiem, czy miałaś kiedykolwiek grzyweczkę. Miałam, ale bardzo dawno temu. Proszę bardzo. No, naprawdę. Lepiej. Nie spodziewałabym się nigdy, że takie włosy. No, naprawdę mi się podoba. No widzisz, to jest fajne, że możemy zmierzyć krótką, i długą, można się tak w różnych kolorach. Mi się tak to podoba, jak dziewczyny mają takie włosy i tak styrowe. Od razu jesteś weselsza, uśmiechnięta. Od razu, nie? Od razu inne spojrzenie. A powiedz mi, jak to jest z refundacjami perułek? Czy taką perułkę, może niekoniecznie tę, którą mam na sobie, ale czy perukę można, nie wiem, właśnie uzyskać jakąś kwotę refundacji? Jak to jest? Tak, peruki są refundowane przez Fundusz Narodowy w 100%, to jest kwota 250 zł, tylko potrzebny jest wniosek, tak, na zlecenie zaopatrzeń ortopedycznych. I z takim wnioskiem, taki wniosek wystawia lekarz prowadzący, tak, i możemy ten wniosek otrzymać od lekarza onkologa, hematologa, dermatologa, chirurga. Później taki wniosek trzeba potwierdzić w oddziale Funduszu Narodowego, tak, który potwierdza, że masz uprawnienia do refundacji i z takim potwierdzonym wnioskiem możesz już iść. Tak. I oczywiście jest szansa, że sobie dobiorę taką perukę, która wisi się w kwocie refundacji, ewentualnie może być to taki dodatek. Dopłata. I wtedy jeżeli peruka kosztuje więcej niż 250 zł, wtedy pacjent wtedy dopłaca. Można. A jaka jest trwałość, słuchaj, tych perułek? Czy one są takie, że kupimy je raz? Bo ja, wiesz, mam takie peruki, które już mają, powiedzmy, kilka lat i już naprawdę z tego, co widziałam, no troszeczkę są jednak zniszczone. No to one na pewno będą zniszczone. Jeżeli codziennie chodzimy w tej peruce, to po dwóch tygodniach trzeba już ją uprać. Są do tego specjalne kosmetyki. Jest szampon, jest odżywka, jest lakier. No i systematyczna pielęgnacja prowadzi do tego, że ta peruka będzie miała dłuższy żywot, tak? Żywot. Bo to faktycznie trzeba podkreślić, że nie pierzemy ich z tego, co wiem. Nie pierzemy, nie trzemy, tak. Nie, tylko tak delikatnie wyciskamy w zimnej wodzie, to jest bardzo ważne, że to musi być chłodna woda. Rozumiem. Bo to jest tworzywo sztuczne, tak? I te wszystkie kosmetyki do pielęgnacji są oczywiście odpowiednio tak skomponowane, żeby ten brud, który na tej peruce jest, został usunięty. Tak, i na takim specjalnym wieszaku możemy ją wysuszyć wtedy. Albo tak? Stojaczku, albo no główce. Tak. Wieczorem jak ją ubierzemy, rano już jest gotowa do noszenia, także pielęgnacja jest bardzo prosta. A powiedz mi, czy ja dobrze myślę, że grzywka tutaj oprócz tego, że sprawia, że peruka inaczej wygląda, to też ma za zadanie troszeczkę ukryć ten taki szep, który się znajduje tutaj na samym czubku. Tak, masz rację, ale są takie peruki, które z tak zwaną rozmytą linią brzegową, to jest taka drobna siateczka, gdzie właśnie jak możesz sobie podnieść te włosy do góry, i niektóre panie tak. lubią, tak, zaczesane do tyłu i wtedy nie widać właśnie tego brzegu peruki, o którym mówisz, który właśnie kamufluje. Grzywka, no, ale naprawdę aż jestem bardzo, aż cię w sobie zakochałam. Super, dobra, to zdejmuję ją to po prostu, może. Tak? Czyli do góry, tak jak tam. Okej, okay. To może teraz przymierzymy, może tą rudą, zobaczę. Ruda, kręcona, inny kolor, tak. inna fryzura, no właśnie. Zobaczymy. Możesz teraz sama spróbować. Spróbuję chociaż sama. Ty już masz doświadczenie, wiesz jak tak, to się zakłada. Tak, ale w sumie wypadłam trochę z obiegu, jak to się mówi, nie wiem, czy ja to dobrze będę robiła. Dobrze. Według tutaj, o tak. O Boże, jest to jest totalnie... Inna dziewczyna. Inna dziewczyna. Ale nie jest źle według mnie. No widzisz, to dla ciebie jest nieźle, a dla mnie to jest coś po prostu, no, dziwnego, mówiąc delikatnie. Ja pamiętam swoje pierwsze doświadczenia właśnie z perukami, gdzie też jako dziewczyna, która wchodziła w ten temat, dobrze pamiętam wizytę w salonie, zestresowana przede wszystkim byłam, przerażona tym wszystkim i przejęta. I podchodziłam do tego właśnie jak trochę takiego złotego grala, że ta peruka ma mi bardzo tutaj, ma być moim codziennym atrybutem, co wcale nie jest prawdą, bo tak naprawdę
możemy te peruki zakładać wtedy, kiedy czujemy się na tyle ze sobą silne i odważne, że ta peruka ma nam pomóc. Pamiętam, że w pewnym momencie miałam tych perukek chyba już 4 albo 5 i lubiłam się nimi bawić, a za każdym razem zakładać je w innych stylizacjach i myślę, że to jest takie fajne. Dobra, spróbuję jeszcze tą, bo ta też jest taka inna. Tak. I taki efekt. I efekt będzie lepszy, jak tak z dołu ją sobie poprawię, no. Tego też bym się nie spodziewała, że w ciemnych włosach się będę dosyć fajnie czuła, bo ona też jest inna. Ale chyba te grzybki tak pasują. Pasują i myślę, że jak te włosy będą mi rosły, bo to jest to, na co kobiety tak naprawdę czekają, prawda? Że nie możemy się doczekać, kiedy te włosy w końcu zaczną rosnąć i wiem, że dziewczyny i na naszych grupach piszące do mnie często zadają mi pytanie, kiedy te włosy zaczną rosnąć w końcu. To jest tak naprawdę sprawa indywidualna, same o tym dobrze wiemy, ale jak już się pojawia ten meszek i ten zarys ciemnej skóry, to już nam dodaje naprawdę pewności siebie. W marcu jest znacznie cieplej, ale zakładając na to jeszcze czapkę, to nam jest podwójnie ciepło w głowę, więc tak naprawdę mamy dwa w jednym, więc to też jest super sprawa. Tak, można powiedzieć, że to jest tak jak czapka. Mamy takie panie, które właśnie na narty z czapki zakładają perukę. No to też jest super. No właśnie, ja też uważam, że tą chorobę czasami po prostu trzeba trochę obśmiać i wtedy jest troszeczkę łatwiej. Zdecydowanie. Dziękuję Ci bardzo, Gosiu, za Twoje rady i za Twoją obecność tutaj z nami. Na pewno pomogłaś nie tylko mnie, ale wielu, wielu kobietom i pacjentkom, które nas oglądały. Super. Ja też, Olu, dziękuję. Cieszę się, że nadal mierzenie peruk sprawia Tobie taką przyjemność. Dziękuję bardzo. Następny temat to również kwestia leczenia i zmiany trochę tematu, bo obok raka piersi do najczęstszych nowotworów kobiecych należą nowotwory ginekologiczne. To rak szyjki macicy czy rak jajnika. Do rozmowy na ten temat chirurgicznego i farmakologicznego leczenia raka jajnika i raka szyjki macicy redaktor Aleksandra Rudnicka zaprosiła doktora Lubomira Budnara, ginekologa i onkologa klinicznego. Tematem tej rozmowy jest też tabu, jakie ciągle wiąże się z tymi nowotworami, a także profilaktyka, nadzieje, jakie wiążemy z wprowadzeniem w tym roku szczepień przeciwko wirusowi HPV dla nastolatek. Zapraszam pana doktora. Witam panie doktorze. Bardzo się cieszę, że przyjął pan nasze zaproszenie w takim miłym dla kobiet dniu. Pan jest specjalistą, lekarzem, ginekologiem, ale i onkologiem. I chciałabym, żeby pan nam powiedział, co nowego jest w zakresie leczenia kobiet z nowotworami ginekologicznymi. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Jest to dla mnie niebywały zaszczyt, a szczególnie ta możliwość, że mogę się spotkać z paniami i powiedzieć o tym, co ciekawego można paniom zaoferować w obecnej sytuacji w naszym kraju. Jest mi niezmiernie miło z tego powodu i cóż można zrobić? No przede wszystkim chciałbym troszkę naprostować, że jestem przede wszystkim onkologiem klinicznym, ale zajmuję się ginekologią onkologiczną, bo to jest mój taki konik, w obrębie którego szczególnie dużo tworzę. No właśnie znamy pana z tego, znają pana głównie z tego pacjentki, bardzo pana cenią i lubią być pod pana opieką, z tego co wiem, najpierw pacjentki w Warszawie, później teraz pacjentki aktualnie w Olsztynie. Panie doktorze, ale pan zajmuje się właśnie tą ginekologią onkologiczną wiele lat i wiemy, że w Polsce nadal jest to temat tabu. Dlaczego? Tak, jest to temat tabu. Ja myślę, że to wynosimy z domu. Przede wszystkim to, jak się wychowujemy, to, że nagle pewne tematy w okresie dojrzewania, dorastania, w okresie dzieciństwa naszego
stają się tematami związanymi z płcią, z naszą seksualnością, przesuwane na plan dalszy. Rodzice nie za bardzo umieją rozmawiać z dziećmi na tematy seksualności, na tematy ciąży, na tematy skąd się biorą dzieci. I to się później przenosi w nasze życie dorosłe. Kiedy jesteśmy już osobami dorosłymi, też się krępujemy czasami pójść do lekarza, a jeszcze jeżeli chodzi o tematy związane z płcią, do lekarza odmiennej płci. Więc są to takie tematy tabu, o których trudno jest rozmawiać w sensie zdrowia, ale też i w momencie, kiedy przychodzi choroba. Dlatego często pacjentki chorujące na raka piersi, czy na raka, czy na nowotwory narządu rodnego mają problem z tym, żeby się otworzyć. Jak czują jakieś niepokojące objawy, wiedzą o tym, że może być to coś groźnego, ale jednak się krępują, boją i tą barierę należy przełamywać i powinniśmy do tego dążyć, żeby coś robić dobrego w tym kierunku, żeby odkrywać te tematy tabu. Chociażby badania przesiewowe, które są oferowane kobietom, a jest tak niska, znikoma wykonalność tych programów badań przesiewowych. W kierunku raka szyjki czy w kierunku raka piersi jest to na przestrzeni lat nic się nie zmieni. Jest to 20-40%, a jeszcze w dobie COVID-u te parametry w ogóle pospadały. Te wskaźniki wykonywania tych badań przesiewowych jeszcze poleciały na łeb, na szyję. Panie doktorze, ale są też dobre wieści. Dla kobiet z chorobami nowotworowymi, które mogą potencjalnie zachorować, mają to w wywiadzie rodzinnym, mamy nowe świadczenia. Jakie to są świadczenia? Dla kobiet, które mają wywiad rodzinny raka piersi i jajnika, szczególnie dla nich ważne jest poszukiwanie przyczyn zachorowania na te nowotwory w rodzinie. Dlatego te kobiety, które mają taki wywiad, powinny się zgłaszać do poradni genetycznych i w poradniach genetycznych można wykonywać badania w kierunku największych predyspozycji takich molekularnych, genetycznych do zachorowania na te nowotwory. Jest to o tyle ważne, że zarówno kobiety chorujące na te nowotwory, jak też osoby, kobiety z ich najbliższego otoczenia, które są powiązane z nimi w sposób taki rodzinny, warto, żeby te badania wykonywały. Są to proste badania, niebolesne, nieinwazyjne. Polegają na tym, że się pobiera komórki w wymazie spod policzka albo pobiera się krew na bardzo proste badanie, tak jak na morfologię. I to jest później opracowywane i w obrębie tego naszego materiału genetycznego są określane geny, które mogą mieć związek z wysokim ryzykiem zachorowania na nowotwory, właśnie te związane z naszą seksualnością i płcią. I właśnie. I niestety, jeżeli zdarzy się, że potwierdzi badanie nosicielstwo takiej mutacji, co wtedy? Właśnie szczególnie na tej populacji nam zależy. Kobiet, które nie są chore, które jeszcze nie zachorowały, a mają wysokie predyspozycje do tego, żeby zachorować, żeby uchronić je przed tymi nowotworami. Są obecnie refundowane w Polsce zabiegi zmniejszające ryzyko zachorowania na raka piersi i na raka jajnika. Taki przykład sprzed lat Angeliny Jolie, która wykonała ogromną pracę, bardzo pozytywną dla rozpropagowania tej idei, tego typu zabiegu. Piękna kobieta, piękna aktorka, która poddała się takim karkołomnym zabiegom, rozpropagowała ideę tego, że to można robić i dzięki temu minimalizujemy ryzyko zachorowania na raka piersi czy na raka jajnika, bardzo groźnych nowotworów niekiedy. Praktycznie niemalże trudno mówić do zera, ale jest to tak minimalne wówczas ryzyko zachorowania na te nowotwory, że warto te zabiegi robić. One są w pełni refundowane, w ośrodkach, które się tym zajmują od lat, są takimi referencyjnymi ośrodkami. Oczywiście to jest poparte szeregiem badań i konsultacji psychologicznych przede wszystkim, bo jednak dla kobiety rozstanie się z atrybutami kobiecości jest bardzo trudną decyzją. Ale można też zrobić rekonstrukcję piersi po takim zabiegu. Oczywiście, te rekonstrukcyjne zabiegi są czasami nawet może i korzystniejsze dla niektórych pań i nawet mogą być to w sensie wizerunkowym dla nich, nawet mogą się lepiej z tym czuć. A panie doktorze, podkreślił pan, że jest pan onkologiem klinicznym, a więc co w zakresie nowych leków, nowych terapii onkologicznych, jeśli chodzi o ginekologię, nowotwory ginekologiczne, czy mamy jakieś nowości? Mamy ogromny przełom w zakresie leczenia chorych na raka jajnika. Mamy wdrożoną nową grupę leków, inhibitory PARP. Jest to, można powiedzieć, przełom w zakresie tego nowotworu. Przede wszystkim one zostały odkryte jako leki szczególnie działające u kobiet, które mają
mutacje w obrębie tych genów BRCA1, BRCA2 jako te najbardziej działające leki. Chociaż obecnie już wiemy, że nie tylko ta populacja kobiet korzysta, ale wszystkie kobiety mogą skorzystać z tego leczenia, które mają zarówno nawrót choroby, jak i też po pierwszym rzucie leczenia można je w wyniku zastosowanej chemioterapii, jeżeli uzyskały korzyść z tego pierwszego rzutu, podtrzymującym leczeniem spowodować, że możemy zminimalizować ryzyko kolejnego nawrotu. Także jest ogromny przełom w zakresie tych nowotworów i tylko czekamy na refundację tych leków. Właśnie, chciałam zapytać, bo jeszcze trzeba dodać, że też te leki są podawane tak zwane off-label u pacjentów na przykład z rakiem trzustki, u których też występują te mutacje BRCA1 i BRCA2. Tu też jest, więc jest, lek ma dosyć szerokie zastosowanie. Panie doktorze, no to tyle, jeśli chodzi o onkologię kliniczną, ale następna dobra wiadomość, mamy mieć badania HPV. W kierunku wirusa HPV. Czy uważa pan, że to jest też bardzo potrzebny program przesiewowy taki? Znaczy jest nie program przesiewowy, tylko program profilaktyczny. Profilaktyczny. To, nad czym ubolewam od lat, to jest to, co Polska nie realizuje w oparciu o najwyższe zdobycze medycyny. Patrząc na to, co się dzieje w Australii. W Australii poprzez wprowadzenie zarówno programu szczepień profilaktycznych, poprzez wprowadzenie badań screeningowych praktycznie przewidują, że w najbliższym czasie rak szyjki macicy będzie chorobą ultrarzadką, czyli taką poniżej 4 na 100 tysięcy kobiet. Więc jest to praktycznie wyrugowanie jednego nowotworu, który dotyka wiele kobiet i powoduje też niemało zgonów wśród pań. Praktycznie zminimalizowanie ryzyka za choroby niemalże do zera. I możemy to zrobić również w Polsce. W Australii szczepią już regularnie dziewczynki i szczepią chłopców od 2000 odpowiednio 8 roku i 13. I dzięki temu doszło do tego, że tam drastycznie spadły wskaźniki zachorowań na te nowotwory. I to podkreślmy, że są szczepione zarówno dziewczynki, jak i chłopcy, czyli panowie, którzy są jakby nosicielami tego w zasadzie. Więc tutaj też panowie się powinni poczuwać do tego, żeby się szczepić. Do pełnej odpowiedzialności. Do pełnej odpowiedzialności. A w jakim modelu powinny być zorganizowane szczepienia przeciwko wirusowi HPV, żeby były to szczepienia skuteczne i przyniosły takie rezultaty jak właśnie w Australii? Jedyny model, który widzę, to jest wpisanie tego szczepienia do katalogu szczepień obowiązkowych, do programu szczepień, do kalendarza szczepień. To jest jedyny model, jedyna droga, aby faktycznie zacząć szczepić całą populację. Dzisiaj zaczniemy, za 10 lat będziemy mieć te efekty, które już widać w Australii, a za 20 być może to też będzie dla nas choroba rzadka. A kobiety starsze, czy nadal powinny się poddawać badaniom cytologicznym, czy należy kontynuować ten program przesiewowy dotyczący cytologii? Obecnie aktywność seksualna Polek i Polaków jest wydłużona dzięki też wprowadzeniu innych leków, które chociażby u mężczyzn wpływają na wydłużenie tej potencji i możliwości prowadzenia satysfakcjonującego życia płciowego. Więc jak najbardziej ten program profilaktyki powinien być wydłużony. Mamy dość dużo obserwacji, że chorują kobiety troszkę w późniejszym wieku niż 60 lat, także w wieku 65, być może nawet i do 70 lat powinien być wydłużony ten program obowiązkowych badań przesiewowych. Ja jeszcze chciałam tutaj, siedząc z panem na tym kanapie, myślę, że wspólnie powinniśmy zaapelować o to, żeby w ramach każdej rodziny, my prowadzimy taki program Rodzina Profilaktycznych, przekazywać sobie dobre zasady prowadzenia działań prozdrowotnych, takich jak samo badanie piersi, samo badanie jąder, żeby uczyć tego w każdej rodzinie. Oczywiście, to są nowotwory, które można wyleczyć, jak się je wcześniej rozpozna, tylko trzeba je wcześniej rozpoznać. Więc faktycznie wszystkie działania, które temu sprzyjają, trzeba propagować i jak najbardziej apelujemy o takie zachowania. Bardzo dziękuję, że znalazł pan dla nas czas i za te wyczerpujące wyjaśnienia i bardzo ważne i bardzo pozytywne informacje. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie i jeszcze raz życzę wszystkiego najlepszego w Dniu Kobiet. Wszystkim paniom dużo, dużo zdrowia. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie.
Zapraszamy na następny wykład, również zupełnie już w innym klimacie. A po leczeniu chirurgicznym raka piersi nie wszystkie kobiety decydują się na rekonstrukcję piersi. Dla tych pań jest alternatywne rozwiązanie, proteza piersi. Aktualnie w Polsce są refundowane protezy z najwyższej półki, a firm takich jest sporo, ale dzisiaj przedstawiamy sprzęt protetyczny i protezki, jakie produkuje firma Amoena, światowy lider w tych produktach. Protezy są dostępne w kilku modelach, wraz z nimi specjalna bielizna, stroje nocne i sportowe. Jak je dobrać, aby czuć się bezpiecznie, swobodnie i komfortowo, radzą nam dzisiaj specjalistki z tej firmy. Justyna Jaworska i Ola Sacharczuk. Zapraszam serdecznie. Dzień dobry, spotykamy się, aby porozmawiać o prawidłowym doborze protezy piersi i biustonosza. Ja nazywam się Justyna Jaworska i razem ze swoją koleżanką Aleksandrą Sacharczuk pracujemy w firmie Amoena. Amoena jest liderem w opiece nad kobietami, które przeszły operację piersi. Posiadamy 3 etapy wspierania kobiecych piersi. Pierwszy etap to jest opieka pooperacyjna, drugi etap to są nakładki uzupełniające i protezy piersi, trzeci etap życie dalsze, bielizna otaczająca opieką. Co jest potrzebne przed pójściem do szpitala? W co warto zaopatrzyć się, abyśmy były bezpieczne przy wyjściu ze szpitala po operacji piersi? Fajnie, że o tym wspominasz, z tego względu, że faktycznie warto jest się przygotować do wizyty w szpitalu, ponieważ potem tak naprawdę kobieta nie wie, jak się będzie czuła, czy będzie w stanie pójść do sklepu. No i będzie musiała się wesprzeć jakąś drugą osobą, mężem, koleżanką, która ten zakup będzie realizowała za tą osobę, więc lepiej się przygotować. Zależy to od tego, jaki zabieg, do jakiego zabiegu kobieta się szykuje. Za każdym razem będzie to biustonosz pooperacyjny. Mamy mastektomię, mamy lumpektomię, mamy mastektomię z jednoczesną rekonstrukcją oraz rekonstrukcję. I po każdym z tych zabiegów troszeczkę inne, bardziej specyficzne produkty nam są potrzebne. Na przykład po mastektomii warto zaopatrzyć się w bieliznę komfortową, z szerokimi ramionczkami, zapinaną z przodu, ponieważ ruchomość rąk po operacji jest dość ograniczona, z kieszonką na tymczasową protezę piersi. Jest to taka proteza, którą możemy regulować i dostosować objętość, z tego względu, że przyjemniej po prostu pod względem też psychicznym jest wyjść ze szpitala z czymś na klatce piersiową, żeby nie było tej pustki. A jak długo w takiej protezie tymczasowej możemy chodzić? Każda kobieta dochodzi do siebie w swoim czasie. Na ogół jest to okres od 4 do 6 tygodni. Do momentu, kiedy kobieta po mastektomii jest w stanie dobrać silikonową protezę piersi. Natomiast jeśli chodzi o przygotowanie po operacji lumpektomii, czy po operacji częściowej, po operacji rekonstrukcji piersi, tutaj zalecana jest bielizna kompresyjna. I tutaj na naszym manekinie mamy właśnie taki przykład bielizny kompresyjnej. Ta bielizna wyróżnia się tym, że po pierwsze powoduje ucisk. Mamy różne stopnie ucisku, tak naprawdę lekarz decyduje o tym, jaki ten stopień ucisku po danym zabiegu powinien być. Wyróżnikami takiej bielizny są szersze ramionczka, odpinane ramionczka, które pomogą w dostępie do operowanego miejsca, suwaczek, żeby łatwiej się dostać i założyć biustonosz. Taka bielizna ma za zadanie stabilizować obszar pooperacyjny. Tutaj możemy zauważyć, że mamy taki krąg wokół piersi i właśnie ten krąg, to inne dzianie biustonosza ma ustabilizować, utrzymać w konkretnej pozycji biust. Możemy też spojrzeć na plecki tego biustonosza. Widzimy, że są dość wysokie, szerokie i również są tutaj różne strefy dziania. Te strefy mają pomóc w transporcie limfy, aby ograniczyć obrzęk pooperacyjny. Warto wspomnieć również, że kobiety, które przeszły rekonstrukcję piersi z użyciem implanta, potrzebują pasa. Czy taki pas możemy pokazać? Tak, oczywiście.
Powiedz nam, Olu, do czego ten pas tak naprawdę służy? Pas zapinamy z tyłu i ma się on z przodu zajmować nad piersiami. I taki pas po rekonstrukcji z użyciem implantu pozwala utrzymać implant w odpowiedniej pozycji, tak aby wynik operacji był taki, aby piersi były na tym samym poziomie. On zabezpiecza nam od góry, żeby implant zbyt bardzo nie wyskoczył na klatkę piersiową. Taką bieliznę po rekonstrukcji piersi nosi się na ogół około 6 miesięcy. Lekarz decyduje o tym, jak długo, ale na ogół jest to okres właśnie 6 miesięcy. A w jaki sposób możemy zaopiekować się blizną? Bardzo dobrze, że o tym wspominasz, z tego względu, że blizną zaczynamy się opiekować już po operacji piersi. W momencie, kiedy mamy zdjęte szwy, mniej więcej jest to okres 14-21 dni od operacji, już możemy zacząć pracować nad blizną, ponieważ blizna tworzy się przez 2 lata i to jest ten okres, to jest gdzie ten możemy, dokładnie, możemy nad nią pracować. I do takiej terapii blizny potrzebujemy biustonosza kompresyjnego bądź odzieży kompresyjnej, zależnie od tego, gdzie ta blizna się znajduje, oraz opatrunek. Ja właśnie tutaj mam, właśnie, masz w ręku okrągły opatrunek. To jest akurat opatrunek, który stosujemy wokół brodawki. Tutaj. W jaki sposób go możemy? W ten sposób możemy go nakleić na ciało. Ja akurat mam w ręku inny typ opatrunku. To jest opatrunek, który będzie nam zabezpieczał fałd podpiersiowy oraz taką pionowe cięcie do brodawki. No i te opatrunki stosujemy po to, żeby stworzyć jakieś wilgotne środowisko dla blizny, ponieważ wtedy nie mamy tej transpiracji wody na zewnątrz, nie nabudowywuje się nam zbyt dużo kolagenu w bliźnie, nie staje się ona przerostowa, czerwona, boląca, ciągnąca, więc takie połączenie opatrunku plus odzieży sprawia, że możemy zadziałać na tą bliznę i na to, jaką ona ma strukturę już na samym początku. I ona wtedy będzie nam bledła, nie będzie taka widoczna, czerwona. Tak, tak. Połączenie tych dwóch rzeczy działa właśnie w ten sposób. Przejdźmy może do drugiego etapu, jakim jest dobór protezy silikonowej. Od czego możemy zacząć? Jaka jest tutaj droga? Tak naprawdę dobór protezy silikonowej zaczynamy od doboru biustonosza odpowiedniego. Z tego względu, że proteza sama w sobie się nie utrzyma przy ciele. Musimy ją włożyć w odpowiednią kieszonkę. I tutaj posłużymy się naszym manekinem. Pokażę taką bieliznę, jeden z biustonoszy. Pierwszym etapem, do jakiego zabieramy się, jest dobór biustonosza. Tak, musimy dobrać odpowiedni rozmiar biustonosza, odpowiedni kształt, fason, to co tak naprawdę kobiecie odpowiada. Warto wspomnieć o tym, że biustonosz protetyczny ma odpowiednie cechy i troszeczkę różni się od takiego klasycznego biustonosza. Właśnie chciałam o to zapytać, czy jak nosiłyśmy 80B, chodziłyśmy do sklepu, kupowałyśmy biustonosze 80B. Czy taki biustonosz będzie dalej w tym samym rozmiarze? Może się zdarzyć, że nie, z tego względu, że taka miara brafiterska jest troszeczkę inna niż miara, nazwijmy ją, medyczna. Dlatego warto udać się do sklepu medycznego, do specjalisty, który dobierze nam taki pierwszy biustonosz. Poznamy dzięki temu swój rozmiar, poznamy asortyment, jaki jest dostępny, i ten biustonosz na pewno będzie dobrze dobrany. Jeśli chodzi o cechy tego biustonosza, możemy zwrócić uwagę na to, że po pierwsze ma on szerszy pas pod biustem. To służy temu, żeby ustabilizować pierś i protezę. Ma też szersze ramionczka, żeby się one nie wpięły w ramiona, żeby ciężar lepiej się rozkładał, żeby nie stopować przepływu limfy. Biustonosze z szerszymi ramionczkami są polecane dla pań, które miały usunięte węzły chłonne. Tak, szczególnie na tym pierwszym etapie, gdzie limfa tak naprawdę musi znaleźć nową drogę dla siebie po wycięciu węzłów chłonnych. Warto również wspomnieć o wysokości mostka, bo tutaj jest to szczególnie zauważalne. Jest to typowe dla biustonoszy protetycznych z tego względu, że biustonosz ma przykryć całą protezę, a pierś zaczyna nam się już tutaj na dekolcie, więc takie biustonosze, które będą wycięte, po prostu. Więc typu barbdotka biustonosz nie przysłoni nam odpowiednio protezy. Odpowiedni. No i najważniejsza cecha biustonosza protetycznego to kieszonka. Kieszonka, w którą wkładamy protezę piersi, tutaj do naszego manekina spróbujemy włożyć
Kieszonka ma to na celu, że zapobiegnie nam wypadaniu protezy, utrzyma ją po prostu w odpowiednim miejscu. Proteza w takiej kieszonce, ona czuje się bezpiecznie i my się czujemy Myślę, bezpiecznie. Myślę, że i proteza się czuje bezpiecznie i kobieta się będzie czuła bezpiecznie w takim wypadku. I może do rodzajów bielizny przejdziemy później. Wróćmy teraz, skupmy się na protezach. Na modelach Na może. Różnych modelach protez, bo tak naprawdę mamy tych modeli bardzo dużo i mają one różne funkcje. Proteza z linii Natura. Jest to taka proteza, która najbardziej imituje, przypomina konsystencją naszą naturalną pierś. Jak na przykład kładziemy się, to ona się będzie wypłaszczała. Więc no mówię, będzie się zachowywała bardziej jak nasza naturalna pierś. Natomiast co z paniami na przykład takimi, którzy się troszeczkę więcej pocą? Albo są ćwiczą. Ćwiczą albo są w trakcie menopauzy. Tutaj natomiast, proszę, obejrzyj, to jest proteza z linii Energy, która posiada jeszcze więcej materiału regulującego temperaturę. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na spód. Tak, ma śliczne perełki i takie dodatkowe przejścia. Możesz nam powiedzieć, do czego one służą? Te perełki służą temu, żeby ta proteza nie w 100% przylegała do klatki piersiowej, aby powietrze miało szansę wejść pod tą protezę i dodatkowo nas chłodziło. A co z paniami, które walczą z obrzękiem limfatycznym? Tutaj polecałybyśmy paniom protezy, które są protezami odciążonymi bądź już takimi super lekkimi. Kolejną protezę. Możemy zauważyć, że ona ma troszeczkę inną konsystencję i troszeczkę inną kolorystykę. I to są protezy, które mogą być o 20% lżejsze, 30% bądź nawet 40% lżejsze. Szczególnie właśnie polecane przy obrzękach limfatycznych dla pań z dużym biustem. Właśnie, bo się spotykamy z takim pytaniem, czy ta proteza nie będzie za lekka? My ciężaru własnej piersi nie czujemy, tak naprawdę, więc pierś jest połączona z mięśniami, ze skórą, dokładnie, nie odczuwamy tego. Dokładnie, natomiast proteza ciężaru. Jest protezą zewnętrzną, która jest w biustonoszu, no i tutaj ten ciężar możemy odczuwać. Dlatego tak istotne są te szerokie ramionczka, o których tutaj wspomniałaś i o szerszym pasie pod biustem. Tak, pas tak naprawdę trzyma 80% ciężaru piersi i protezy, więc jest dobranie odpowiedniego rozmiaru pasa pod biustem, jest bardzo ważne. A co z rozwiązaniami, bo są rozwiązania takie, że protezę możemy przykleić bezpośrednio do skóry. Owszem. Czy taką również mamy tutaj tak, gdzieś przygotowaną? Tak, mamy, zaprezentowano ją tutaj. Możemy sobie ją podnieść, widzimy, że nie spada. Ona jest przyklejona do tak, tego ekspozytora. Tutaj możemy zobaczyć, że jest przyklejona. Jest to fajne rozwiązanie też właśnie dla pań z obrzękiem limfatycznym. Ponieważ ciężar protezy wtedy rozkłada się na całej klatce piersiowej. No i daje też taką większą swobodę ubierania się tak naprawdę. Tutaj ważna uwaga jest taka, że tej protezy nie możemy nosić przyklejonej do ciała w pierwszych 6 miesiącach po operacji piersi, ponieważ wtedy skóra jest jeszcze zbyt wrażliwa, żeby po prostu przyklejać i odklejać tą protezę codziennie. Jak dobierzemy protezę silikonową, to ona nie będzie zmieniała swojej objętości przez cały ten okres, kiedy będziemy ją użytkować. Czy są jakieś rozwiązania, gdzie możemy tą protezę zwiększać jej objętość, ponieważ wiemy, że podczas hormonoterapii może zwiększyć się nasza masa ciała? Tak, jest to najnowsze rozwiązanie, jakie wprowadziliśmy w naszej firmie. Tutaj weź do ręki, proszę. Jest to proteza, której objętość możemy wyregulować poprzez dodanie bądź ujęcie powietrza. I ja mam pompować, tak? Tak, tak, spróbuj. Tu możemy zauważyć, jak ładnie nam się wypełnia miseczka biustonosza. Jest to super rozwiązanie dla pań, które właśnie mają wahania wagi. Jest czy to w cyklu miesięcznym, czy po prostu przez te 2 lata troszeczkę schudną, bądź troszeczkę przybiorą na wadze. Jest to też rozwiązanie dla pań, które no, znajdują się pomiędzy rozmiarami. Takie standardowe rozmiary no, nie są dla nich odpowiedzią, tak? Albo też dla pań, które noszą różne biustonosze, różnego typu, różne kroje i w każdym biustonosze ta proteza troszeczkę inaczej leży. Ale również posiadamy rozwiązania dla pań, które są
po rekonstrukcji bądź po operacji oszczędzającej, ale symetria piersi nie jest taka sama. Owszem, zdarza się tak, że po operacji oszczędzającej występuje asymetria między piersiami, czy nawet po rekonstrukcji piersi, po x latach, po 2-3 latach, mimo tego, że na samym początku piersi były równe, występuje jakaś asymetria, kobietom zaczyna to przeszkadzać. I co możemy zaproponować? Mamy protezy częściowe, zwane inaczej nakładkami modelującymi. Możemy zauważyć, że ta proteza jest od strony klatki piersiowej, od strony piersi wybrana, tak, żeby było miejsce na pierś. I tą nakładeczkę również wkładamy do kieszonki biustonosza, nosimy ją przy ciele. Są różne kształty, zależnie od tego, co potrzebujemy osiągnąć, jaki efekt potrzebujemy osiągnąć, czy musimy podnieść pierś do góry, czy musimy uzupełnić jej całą objętość. Po całości. Dokładnie. Ja może wspomnę, że refundacja na protezy piersi wynosi 280 zł i przysługuje kobietom po operacjach piersi raz na 2 lata. Refundowane są protezy zarówno całościowe, jak i częściowe. Warto również wspomnieć, że to refundacja nie należy się tylko kobietom po operacjach piersi, natomiast na przykład takie nakładki będą pomocne paniom z niedorozwojem piersi. Niedorozwojem piersi również. Bądź po jakimś wypadku, gdzie ta asymetria występuje po prostu. Dobrze, a teraz może przejdźmy do biustonoszy. Jakie biustonosze na ten dalszy etap naszej drogi możemy zaproponować? Jak najbardziej. Tutaj mamy zaprezentowane kilka biustonoszy, które spełniają różną funkcję. Tutaj mamy na przykład biustonosz z profilowanymi miseczkami, z takimi usztywnionymi miseczkami, które z jednej strony troszeczkę zatuszują asymetrię, a z drugiej strony będą fajną podstawą na przykład do obcisłej bluzki. Tak. Również mamy w naszej ofercie biustonosze profilowane. Natomiast jeżeli mamy dalej problemy z ruchomością ręki, mamy je zapinane z przodu, natomiast miseczki dalej ładnie przylegają i układają nam pierś. Natomiast paniom, które na przykład poddały się radioterapii, po radioterapii na ogół mamy takie delikatne punkty zaznaczone na ciele, wytatuowane na ciele. No i nie każda pani chce też pokazywać to, że taką radioterapię przeszła, bądź są oparzenia po radioterapii. Możemy zastosować biustonosz ze wstaweczką taką koronkową. To akurat mamy przykład biustonosza, gdzie ta wstaweczka jest regulowana. Możemy ją pościągnąć w dół i mieć niższy dekolt, bądź rozciągnąć i być wyższy dekolt. Tak. Ja tutaj mam biustonosz taki tradycyjny, z szerszymi ramionczkami, z szerszym pasem pod biustem, przeznaczony dla pań z większym biustem, gdzie ciężar protezy będzie jednak spoczywał na ramieniu, które ma zabezpieczenie, które jest zabezpieczone szerokim ramionczkiem, które jest lekko wyściełane taką gąbeczką. Również zapięcia są mięciutkie, nie podrażniają, więc nie będzie tutaj kobieta odczuwała dyskomfortu. Warto tutaj zauważyć, że przekrój biustonoszy, jakie mamy dostępne, jest dość szeroki, bo mogą być to bardzo klasyczne biustonosze. Natomiast dla pań, które szukają koronek, czegoś bardziej zdobnego, ozdobnego, mamy również takie rozwiązania. Tak, bardzo ładny kolor. Wspomniałaś o fiszbinach. Panie na ogół rezygnują z fiszbin, chociaż przed operacją piersi je nosiły, twierdząc, że mogą one powodować nawrót choroby bądź powodować obrzęki limfatyczne. Ale możemy nosić biustonosze z fiszbinami? Jak najbardziej możemy. Myślę, że ten mit musimy obalić z tego względu, że fiszbina fiszbinie nie równa. W biustonoszach protetycznych mamy fiszbiny medyczne. Tak, aby proteza, która jest zbudowana do piersi anatomicznej, nie była uciskana. Tak, fiszbina, może zaprezentujmy na naszym kolejnym biustonoszu. Fiszbina tutaj jest dość szeroka i ona ma za zadanie być pod piersią, okalać pierś i okalać protezę, broń Boże nie wchodzić na gruczoł piersiowy. Biustonosze protetyczne mają inaczej skrojone miseczki niż biustonosze brafiterskie. Z tego względu, że uzupełniamy brak w postaci piersi i jak weźmiemy protezę, ona ma kształt anatomiczny naszej piersi. Więc biustonosze nie będą
powodowały ucisku i nie będą może tak zbierały nam biustu do środka, natomiast pozostanie to wygląd anatomiczny. Pamiętajmy również, że dla pań, które są po operacji piersi, posiadamy kostiumy kąpielowe, które są przystosowane do noszenia protezy. Czyli posiadają kieszonkę. Posiadają kieszonki. Wszystkie kostiumy kąpielowe, które są dostępne, posiadają kieszonki, aby bezpiecznie utrzymać protezę. Warto wspomnieć, że krojów tych kostiumów i ich kolorystyka jest tak wszechstronna, że każda z pań odnajdzie... Znajdzie coś dla siebie. Dokładnie, dokładnie. Pamiętajmy, że mamy wybór. Zobaczyłyśmy dzisiaj bardzo wiele rozwiązań, więc tak naprawdę każda potrzeba może zostać zaspokojona. Ważne jest to, aby pamiętać o tym, by pytać o radę. Pytać koleżanki o radę, wolontariuszki na oddziale, sprzedawcy w sklepie medycznym. Dziękujemy za dzisiejszy dzień. Pokaz tej pięknej kobiecej bielizny i strojów zakończył nasze dzisiejsze spotkanie. A bardzo dziękuję naszym ekspertom, partnerom, sponsorom, partnerom medialnym, ekipie filmowej, a także osobom odpowiedzialnym za organizację tego wydarzenia. A mianowicie Agnieszce Krzakowskiej, Katarzynie Klat-Koroszewskiej, wolontariuszce Darii Lisowskiej, a przede wszystkim naszej modelce i przewodnicy po wirtualnej strefie zdrowia i piękna kobiet Oliwie Derek-Barańskiej. Zapraszam gorąco do udziału w naszym konkursie. Czeka na Was 15 kuferków. Prosimy o planszę z kuferkami. A ja przypominam, piszcie na adres rzecznik@pko.pl. Na dzisiaj warsztaty kończymy i mam nadzieję, że w najbliższym czasie spotkamy się i postaramy się przybliżyć znowu, jak mówimy o jakości życia, aktywność fizyczną, o diecie, o dobrym stylu życia. Do widzenia.